też przez chociażby spółdzielnie mieszkaniowe czy zarządy wspólnoty. Pan dyrektor już powiedział o projekcie, tak jak tutaj było wspomniane, on jest jednym z 44 partnerów projektu. Pani miasto Lublin jest inicjatorem, że tak powiem, tylko Ministerstwo Środowiska. Ono jest naszym zleceniodawcą. Ono nas bardzo trzyma w ramach, niestety w ramach i miasto, i nas, co też ogranicza, bo czasami zrobiliśmy coś na Także działamy w konsorcjum i Instytut Ochrony Środowiska, który reprezentuje, ma przyjemność współpracować właśnie z miastem Lublinem. To, co jest ważne w adaptacji do zmian klimatu, my się już od wielu lat, Polska się przygotowuje do tego, żeby wprowadzać te działania adaptacyjne w życie. W 2013 roku stworzony został w naszym kraju strategiczny plan adaptacji do zmian klimatu dla sektorów i obszarów wrażliwych na te zmiany. Ten strategiczny plan jest do 2020 roku, perspektywa na 2030. My też w tej perspektywie 2030 chcemy planować działania adaptacyjne w mieście. I ta krajowa strategia w zakresie adaptacji i do zmian klimatu została opracowana w ramach projektu Klimada. Został też opracowany podręcznik adaptacji dla miast, bo właśnie w tym strategicznym planie znalazły się zapisy, które mówią o tym, że mamy trzy takie podstawowe obszary, które są najistotniejsze z punktu widzenia wrażliwości na zmiany klimatu. To są obszary górskie, tereny nadmorskie i właśnie duże miasta. Miasta, stąd właśnie projekt skierowany do miast. Ten podręcznik możecie Państwo znaleźć na stronie w internecie, na stronie ministerstwa, na stronie projektu Klimada. Co jest celem opracowania miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu? Przede wszystkim chodzi o to, żeby i władze miasta, i mieszkańcy byli przygotowani i świadomie, odpowiedzialni reagowali na zmiany klimatu. Przede wszystkim chodzi tutaj o zagrożenia, które są, pojawiają się na skutek sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych. W tym projekcie ważne jest, żeby określić podatność miasta na zmiany klimatu, zaplanować działania adaptacyjne i przede wszystkim podnieść świadomość dotyczącą właśnie potrzeb adaptacji do zmian klimatu. Rezultatem ma być dokument Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu, który mam nadzieję, że Rada Miasta Lublina zechce przyjąć uchwałą, jak już będzie przez nas opracowany i będzie go mogła wtedy wdrażać w życie. No i korzyści przede wszystkim dla miast wynikają z planowania działań adaptacyjnych. Przede wszystkim te działania powinny być aktywalne na co dzień przez mieszkańców miasta. Najważniejszym jest przede wszystkim jakość życia mieszkańców i taki plan wdrażania działań adaptacyjnych ma przede wszystkim właśnie służyć tej poprawie jakości, komfortowi życia. To nie tylko to życie zarówno w dobrze zaprojektowanej przestrzeni miejskiej, ale to też bardzo dobrze rozwinięta ta komunikacja miejska, dostępność ścieżek rowerowych, coś, co będzie wpływało korzystnie na funkcjonowanie mieszkańców w mieście. Oczywiście ważnym efektem jest też to, żeby podniósł się wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, ochrona zdrowia i życia mieszkańców, bo na skutek ekstremalnych zjawisk klimatycznych zdarzają się i różne wypadki. W Lublinie akurat takich wypadków nie było za wiele. Z tych danych historycznych, jak gdybyśmy dotarli, to wynika, że na skutek takich ekstremalnych zjawisk
2013 roku ucierpiały 15-latki na bodajże dzielnicy Maniwoda na skutek uderzenia pioruna. Straty materialne, owszem, w różnych sytuacjach były mniejsze bądź większe, ale na przykład w Gdańsku w ostatnich kilku latach w ciągu ulew zginęły 4 osoby na skutek właśnie ulew. Więc to są problemy i też bezpieczeństwo, życie mieszkańców jest bardzo ważnym aspektem, któremu też adaptacja do zmian klimatu ma służyć. Przede wszystkim ma też służyć zwiększeniu ochrony miejskich systemów przyrodniczych. To jest bardzo ważne, bo to też wpływa na komfort naszego życia w mieście, to też wpływa na nasze zdrowie, na system, chociażby tutaj wychodząc naprzeciw kwestiom smogowym, na system przewietrzania miasta. To tereny zielone są na pewno bardzo istotnym aspektem. No i wreszcie nasza własna świadomość. To czasami nasze proste działania na naszym własnym podwórku, chociażby świadomość tego, że mamy starszego sąsiada, który będzie wymagał od nas wtedy, kiedy będzie upał albo silne oblodzenie, będzie od nas wymagał tego, żebyśmy pomogli, przynieśli do zawodu, by wstrzymać zranie. To też jest działanie adaptacyjne. Więc temu ma służyć właśnie adaptacja. I wspomniałam już o stratach materialnych. Szacuje się, że zostało obliczone, że w latach 2001-2011 straty z wodów w Polsce ogólnie, straty z powodów ekstremalnych zjawisk klimatycznych sięgały 56 milionów. Przewiduje się miliardów złotych. Przewiduje się, że kwota ta będzie dwukrotnie wyższa do 2030 roku. Więc jest o co zawalczyć, żeby takich strat nie ponosić. I wreszcie wzmocnienie innowacyjnego wizerunku miasta. To też jest ważny aspekt dla miasta, bo to przyciąga biznes, to przyciąga ludzi do mieszkania w mieście. Najlepszym przykładem jest tutaj Essen w Zagłębiu Góry, które z miasta, które było zanieczyszczonym poprzemysłowym miastem, po przemysłu w mieście Urban, stało się w zeszłym roku dostało tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy. W Polsce żadne z miast jeszcze takiego tytułu nie otrzymało, pretenduje do niego Wrocław, może w 2018 roku. Proszę bardzo, dostanę. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób realizujemy ten nasz miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Lublina, to jesteśmy w tej chwili w etapie trzecim. Pierwszy był etapem wstępnym, takim rozpoczęcie pracy. Potem zajęliśmy się etapem tak zwanej diagnozy, który teraz kontynuujemy, ten etap trzeci. Etap diagnozy to jest etap oceny podatności miasta, czyli określenia to, w jaki sposób miasto sobie nie radzi z problemami klimatycznymi, właśnie tymi zwolnionymi zjawiskami klimatycznymi, co jest problemem. W każdym mieście troszeczkę inaczej to jest, chociaż w większości miast podobnie. W większości miast na przykład dużym problemem jest kwestia gospodarki wodami. Następnie będziemy opracowywać opcje adaptacji. Tutaj przede wszystkim liczymy na propozycje i wnioski od Państwa, które pozwolą nam stworzyć najpełniejszą pulę tych działań adaptacyjnych, które w tych opcjach adaptacyjnych powinny się znaleźć. Wybierzemy najlepszą z opcji, zrobimy to na warsztatach, które będą na początku kwietnia. I końcowym efektem będzie przygotowanie dokumentów wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania. Spotykamy się dzisiaj też między innymi dlatego, że zgodnie z procedurą, jaka obowiązuje miasto przy tworzeniu strategicznych dokumentów, pierwszym etapem jest zebranie właśnie wniosków do dokumentów. I tu liczymy właśnie, że te wnioski do tych działań adaptacyjnych ze strony Państwa się znajdą. Dlatego też staramy się jak najpełniej prowadzić konsultacje społeczne. Język
problemami rozpoznaliśmy. My analizowaliśmy bardzo szczegółowo wszelkie dane klimatyczne, jakie są potrzebne. Zaczęliśmy od stacji na Radawcu, ale ponieważ w centrum Lublina funkcjonuje stacja UMCS-u, więc nawiązaliśmy z zespołem profesora Kaszewskiego i zespół profesora Kaszewskiego przygotował nam pełną analizę historycznych danych z lat 1981-2015 dotyczącą występowania zjawisk klimatycznych. Nasi specjaliści klimatolodzy w instytucie, którzy zajmują się modelowaniem zmian klimatu, przeprowadzili analizy modelowe i określili scenariusze klimatyczne dla roku 2030-2050. Z tych wszystkich analiz wyszedł nam taki obraz miasta, w którym bardzo istotną kwestią i w przeszłości, i tym, co w przyszłości czeka Lublin, jest przede wszystkim pojawianie się fal gorąca. Wzrost kolejnym skutkiem tego będzie oczywiście zwiększanie się i skutkiem tego, że jest dużo powierzchni szczelnych w mieście, będzie miejsca wyspa ciepła. Do tego dochodzą różne zjawiska ekstremalne, zwiększy się liczba burz, wichur, które już będą miasto nawiedzać. Zresztą to się już dzieje i widać, że praktycznie co roku w Lublinie jest potężna ulewa, wichura, burza, która niszczy różne w różnych częściach miasta mienie mieszkańców i mienie miejsc. Będzie zwiększać się też liczba powodzi rzecznych. Będzie wzrastała intensywność opadów. Generalnie wzrośnie i roczna suma opadów, ale przede wszystkim to, co jest najniebezpieczniejsze i najtrudniejsze dla miasta, to to, że będą wzrastały i cały czas to ma miejsce, wzrasta liczba takich krótkich epizodów opadów z dużą ilością wody, która spada bardzo krótki czas. Kanalizacja deszczowa sobie nie radzi. Wiecie Państwo doskonale, że w miejscach miasta zdarzają się problemy. Przypomniałam wszystkie te. I wiąże się z tym właśnie występowanie takich lokalnych podtopień, lokalnych powodzi. One są nazywane powodziami miejskimi. I takie przykłady właśnie takich zjawisk zaobserwowaliśmy na potwierdzenie tego, co powiedziałam, prześledziliśmy też różne dane i zestawienia. I to są zdjęcia z lubelskiej trasy. Rzeczywiście tych podtopień w różnych miejscach jest sporo. W planie zarządzania kryzysowego mają Państwo tylko 3 takie miejsca wymienione, a my ich naliczyliśmy co najmniej 6 od 7. Także wzrasta ta liczba tych miejsc, które już sobie nie będą z tymi opadami radzić. I prawdopodobnie będzie ich przybywać na różnych osiedlach, bo powierzchni uszczelnianej w mieście przybywa. Kolejna rzecz, to co już wspomniałam, właśnie wichury i burze. Ta zeszłoroczna czerwcowa burza, wichura, spowodowała bardzo spore straty materialne. Przede wszystkim UMCS ucierpiała właśnie stacja meteorologiczna. Nie tylko ogrodzenie, ale zostały zniszczone też urządzenia badawcze w artykułowym miastu. Więc straty w śródmieście. Na samochody mieszkańców też wypiały. To, co jest zmiany klimatu, z jednej strony klimat się ociepla, ale z drugiej strony jest duża ilość właśnie tych zjawisk ekstremalnych. Takim przykładem tych ekstremalnych zjawisk są właśnie utrudnienia w funkcjonowaniu, są opady, gwałtowne opady śniegu. I przejście przez zero, wtedy, kiedy temperatura przechodzi przez zero, to jest susza. Bo temperatura i wtedy ślisko, to jest gołoleć, albo jest paraliż komunikacyjny. I generalnie wiąże się to z paraliżem komunikacyjnym. I Państwo praktycznie przynajmniej raz do roku, w różnych porach roku, jak zauważyliśmy, zdarzają się takie sytuacje, bo i były takie śnieżyce październikowe i kwietniowe, jak i standardowo w okresie zimowym się zdarzają. Także to unieruchomienie oczywiście komunikacji i miasta. Powód systemu rzeki. Generalnie w Lublinie też się takie sytuacje zdarzają, też takie podtopienia, szczególnie
w rejonie ulicy Magdystrzyskiej, Wapiennej, Dzierżawnej mogą się zdarzyć. Tam są wały przeciwpowodziowe, ale tylko na wodę 10-letnią może się rozlać. Generalnie większość terenów trzeba przyznać, że póki co w Lublinie jest nad rzekami, jest terenami niezabudowanymi i oby tak zostało, abyście Państwo nie zabudowali Dolin Rzecznych, bo nie będzie. Niekoniecznie miasto, to inwestorzy. No, a miasto mają pozwolenie. Także to jest, też się zdarza jako problem. Mam tutaj przykład taki, to jest księdze właśnie z Gorzontalnego, gdzie zabudowa, tu jest pokazany zasięg powodzi i w zasięgu powodzi od strony Czerwieniówki akurat znajduje się zabudowa mieszkaniowa chyba babuszy fabrycznych. Tam ludzie mają piękne pracowne na rzecz. Ale też już widać, że Państwo miasto podejmuje działania w tym zakresie, chociażby tutaj przykładem jest właśnie koncepcja zagospodarowania Doliny Bystrzyckiej. Mam nadzieję, że zostanie wprowadzona w życie, bo będzie to fantastyczne działanie adaptacyjne. Na szczęście Lublin jest tak położony, że nie zdarzają się w mieście osobista, ale też ta specyficzna budowa geologiczna przyczynia się do takich sytuacji, jak pokazane na zdjęciach, czy takich osunięć ziemi. No, lesy mają to do siebie, że generalnie prędzej będzie obryw i pionowa ściana, niż ani powstanie osobista. Mają też to do siebie, że są makroporowate i mają i bardzo łatwo pod wpływem wody osiadają. Więc stąd też mogą się wiązać z opadami i z taką budową geologiczną może się wiązać pewne zagrożenia. No i oczywiście fale upałów. Nie da się ukryć, że one spotykają miasto. Miasto stara się sobie z nimi radzić. Chociażby przykłady takich urządzeń, które są montowane na różnych miejscach miasta, które mają troszeczkę obniżyć tą temperaturę, obchodzić, też zwiększyć wilgotność tego miejsca. Oczywiście najbardziej w ciągu upałów, w trakcie fal upałów cierpią mieszkańcy, przede wszystkim starsi mieszkańcy miasta i dzieci, ale przede wszystkim właśnie starsze osoby czy osoby z chorym układem, chorobami układu oddechowego czy układu sercowo-naczyniowego przede wszystkim cierpią w czasie takiego okresu. Trzeba przyznać, że miasto Lublin jest miastem, które się starzeje. Nie da się tego ukryć. Jest tutaj ponad 18%, 18,3% mieszkańców w wieku 65, powyżej 65 roku życia. Dla porównania w województwie to jest 16,9, a w kraju 16,4% wśród starszych po 65 roku. Także Lublin jest powyżej. 18,3 jest w Lublinie. Populacja Lublina się zwiększa systematycznie. Nie są to jakieś drastyczne ilości, ale na przykład tak jak sprawdzałam ostatnio, bo jeszcze nie było w banku danych lokalnych danych dotyczących w LUS-ie, danych dotyczących końca 2017 roku, była połowa 2017 roku i był koniec 2016. Było 260, około 260 w ciągu tego długo. To, co jest problemem też w mieście, to w jaki sposób rozwijają się nowe osiedla. A gęsta, bardzo intensywna zabudowa, praktycznie pozbawiona zielenia, jeżeli to tylko z zielenią niską. Stare osiedla, które powstawały, czasem są też dogęszczane, a które były fajnie wybudowane właśnie z dużymi terenami otwartymi dla mieszkańców, są zagęszczane. Jest też presja zabudowy na wszelkie obszary, zwłaszcza krawędzie do wąwozów. To jest
odpowiednio mieć najlepiej okno z widokiem. I to jest presja, w Warszawie jest dokładnie to samo na skarpę wyślana. To jest potworna presja deweloperów na właśnie te tereny tutaj, w tym przypadku najcenniejsze tereny Lublina, czyli zielone tereny, dolin rzecznych, wąwozy suche i suche doliny. Jest też, są już podejmowane jakieś działania dotyczące osób starszych w mieście, są programy, ale tak naprawdę to jest bardzo mało, bo w mieście działa jeden zaledwie co przy tak dużej liczbie mieszkańców i w tym wieku powyżej 65 roku życia jeszcze to, że Lublin przyjmuje przecież lubelskie szpitale przyjmują pacjentów z całego województwa albo pewnie, że do końca, no to jest strasznie mało. Jak pracowaliśmy, analizowaliśmy różne sektory funkcjonowania miasta. Patrzyliśmy zarówno na przestrzeń miasta, jak i na różne aspekty funkcjonowania miasta. Analizowaliśmy różne sektory i z tych naszych, tutaj mają je Państwo wymienione, z tych naszych analiz i dyskusji z zespołem miejskim wyłoniło się to. Kolejność jest przypadkowa, bo wszystkie sektory są dla nas równie ważne. Wyłoniły się cztery takie najbardziej problemowe sektory. Są to gospodarka przestrzenna, gospodarka wodna, różnorodność biologiczna i właśnie zdrowie mieszkańców. Tak jak powiedziałam, kolejność przypadkowa, proszę się tym nie sugerować, tak samo wszystkie są ważne i wszystkie z jednakową uwagą traktujemy. Przeanalizowaliśmy potencjał adaptacyjny miasta. Czym jest potencjał? Czyli to są te zasoby, które pozwolą miastu na walkę z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, ze skutkami zmian klimatu. Generalnie ten potencjał jest nie najgorszy, ale są w pewnych dziedzinach kraju. I tutaj szczególnie dużym problemem jest systemowość ochrony kształtowania ekosystemów miejskich i mechanizmy finansowe. Miasto jest zadłużone. Tutaj najwięcej problemów wpatrujemy w tych dwóch kwestiach związanych z adaptacją. Jeżeli chodzi o podatność Lublina, czyli to, z czym miasto sobie nie radzi, to wyłonił nam się z tych naszych analiz taki obraz, że w przypadku sektora zdrowia publiczne Lublin ma problem z upałami i głodami, czyli z tymi właśnie temperaturami związanymi z przejściem przez zero też, opadami, tymi gwałtownymi i krótkotrwałymi opadami i zanieczyszczeniem powietrza. Jeżeli chodzi o różnorodność biologiczną, to przede wszystkim upały, susze, okres bezopadowy, zasobowy, one wpływają na roślinność, na funkcjonowanie różnorodności, chociaż z drugiej strony są miejsca, w których roślinność będzie się miała całkiem dobrze, chociażby murawy zagraniczne, który teraz nie będzie ją. Sektor gospodarki przestrzennej to przede wszystkim oddziaływanie wysokich temperatur, miejsca wyspa ciepła, powodzie ze strony rzek, powodzie miejskie, czyli właśnie skutki tych gwałtownych, krótkotrwałych opadów i oczywiście zanieczyszczenie powietrza. I sektor gospodarka wodna to przede wszystkim właśnie powodzie miejskie, skutki nawalnych deszczy, gwałtownych opadów, powodzie i susze, i chłody w zdecydowanie mniejszym stopniu. Przede wszystkim dwa pierwsze zagrożenia mają. W tej chwili analizujemy ryzyka, które wynikają z tych zagrożeń. Te ryzyka pozwolą nam powiedzieć, które działania, pozwolą nam powiedzieć, pokazać, które z zagrożeń są najistotniejsze dla miasta i które w pierwszej kolejności powinny być i niwelowane. Czyli pozwolą nam pokazać na hierarchię działań adaptacyjnych. Co w pierwszej kolejności, gdzie i w jakim sektorze powinny w pierwszej kolejności pojawić się działania adaptacyjne, a które powinny się pojawić, które mogą, że tak powiem, poczekać. Jak to robimy?
To jest, są przykładowe mapy. Oczywiście odnosimy to do przestrzeni miejskiej. Tutaj jest przykład akurat z gospodarki wodnej i związku z, i jej związku właśnie i jej narażenia na gwałtowne opady. Wyszły nam rejony miasta, które to jest największym problemem. Wcześniej miasto podzieliliśmy na sektory, na obszary wrażliwości. Korzystając tutaj z odnosząc się tutaj do zagospodarowania przestrzennego, do mieszkańców, do powierzchni uszczelnionej, do powierzchni biologicznie czynnej, do wszystkich aspektów, które pozwoliły one nam podzielić miasto na około 100 takich obszarów wrażliwości. I teraz do tych obszarów, w tych obszarach analizujemy właśnie to ryzyko wynikające z zagrożeń klimatycznych. To skończymy, myślę, że po połowie marca. Już w tej chwili wszystkie obliczenia mamy. Tworzone są mapy i przygotowujemy raport z tej części naszej pracy. I z tymi wszystkimi problemami, które tu Państwu powiedziałam, Lublin musi sobie w jakiś sposób. Musi się dostosować do tych obecnych warunków i musi się dostosować do tego, co będzie w przyszłości, jeżeli mają mieszkańcy dobrze i funkcjonować żyć w mieście. Zagrożenie, to podejście do przeciwdziałania tym zagrożeniom musi być kompleksowe. Do niwelowania ich skutków musi być kompleksowe. Mogą to być, mogą to być różnego rodzaju działania, zarówno działania służące edukacji, jak i organizacji, jak i działania techniczne, które trzeba będzie w mieście zobaczyć. Zanim opowiem Państwu o takich przykładach takich działań, które można wprowadzić w mieście, chciałabym powiedzieć parę słów o roli mieszkańców. Dlaczego tak ważna jest rola mieszkańców właśnie w tworzeniu tych działań adaptacyjnych, a dalej potem w ich wprowadzaniu w czyn. Bo nie wszystko jest w stanie zrobić miasto. Nie chcemy też, żeby dokumenty, które stworzą urzędnicy dla siebie i odłożą na pokładę. Nie chcemy, by ten dokument był dokumentem, który urzędnicy nakażą coś mieszkańcom. Chcemy, żeby mieszkańcy odpowiedzieli właśnie nam, co sami Państwo znacie najlepiej. I wiecie, co w Waszych osiedlach możecie zrobić, jakie działania adaptacyjne na Waszych małych podwórkach. Nie mówię, że w skali całego miasta, za te powinno odpowiadać miasto, ale na małych Waszych własnych podwórkach możecie zrobić. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby brali w adaptacji, brali nie tylko w przygotowaniu miejskiego planu adaptacji, brali udział nie tylko urzędnicy miejscy, ale przede wszystkim mieszkańcy. Mogą brać udział poprzez, jeżeli ktoś jest zainteresowany indywidualnie, mogą brać poprzez swoich przedstawicieli z różnych organizacji pozarządowych, różnych organizacji społecznych. Tutaj bardzo ważne jest, żeby to nie były, że nie chodzi tutaj tylko o te organizacje społeczne, które dotyczą, które się zajmują ochroną środowiska, ale też na przykład te, które się zajmują grupami wykluczonymi albo te, które pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym. Jak najbardziej też wpisują się w działania adaptacyjne i ich rola jest bardzo ważna. Naukowcy, no to podnosi potencjał miasta, a współpraca miasta z naukowcami, a uczelniami wyższymi stoi, więc to jest bardzo ważne. Służby ratownicze, przedstawiciele służb poza tym właśnie rady osiedli, zarządy wspólnot mieszkaniowych, a także media i dziennikarze, którzy mogą nas, którzy mogą przede wszystkim zachęcić mieszkańców do tego, żeby mogli się, mogli wspólnie te działania z nami tworzyć. Jakie to mogą być działania? Chciałabym z tych trzech grup działań, które wymieniłam, Państwu te działania przybliżyć. Ale zanim zacznę podawać przykłady, chciałabym, żebyście sobie Państwo uświadomili, że kiedy mówimy o perspektywie,
perspektywie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu mówimy o czasie planowania działań adaptacyjnych. Nie jest to jednak tożsame z myśleniem o adaptacji. Jeżeli planujemy jakieś działania jakieś wprowadzimy w ciągu najbliższych 5 lat, to musimy mieć świadomość tego, że to, co robimy dzisiaj, czy w ciągu tych 5 lat, będzie nam posłużyć ileś lat następnym jeszcze pokoleniu najprawdopodobniej. Proszę spojrzeć na tą tabelę, tutaj wyraźnie widać, na jaką perspektywę czasową budujemy różne obiekty i urządzenia. Obiekty gospodarki wodnej budujemy z reguły na kilkadziesiąt lat, albo i więcej. W Lublinie funkcjonuje system kanalizacji deszczowej, którego budowa zaczęła się prawie 100 lat temu. Nie każdy sobie to uświadamia. To, co było 100 lat temu, wystarczające, wcale nie oznacza, że będzie dobre i wystarczające dzisiaj. Więc musimy mieć jakby tą świadomość, że cokolwiek tworzymy dzisiaj, musimy patrzeć na tą perspektywę kilkudziesięciu, żeby to było skuteczne też za te kilkadziesiąt lat. Jak się możemy adaptować? Też tak krótka informacja na przykładzie powodzi, bo to chyba najłatwiej i najbardziej obrazowo można przedstawić. Można nie robić nic, stawić czoło problemu programowi wtedy, kiedy on się pojawi. Czyli mieszkamy sobie w Dolinie Rzecznej, przychodzi powódź, niszczy nam dobytek, no to go odbudowujemy. Ponosimy systematycznie koszty wtedy, kiedy pojawia się powódź. I tylko koszty na niwelowanie skutków tej powodzi. Ale są rzeczy bezcenne, które jak nam raz się zniszczą, to też już nie odtworzymy. Chociażby stara droga. Tak jak Biblioteka Solina we Wrocławiu ucierpiała w trakcie powodzi w 2010 roku czy w 1997 roku. Pewne rzeczy, które zostały, cenne elementy księgowe, zostały zniszczone i nigdy już bez powodu. Zostały zniszczone bez powodu. Czyli pewne rzeczy stracimy na zawsze. Drugi sposób to jest stopniowa adaptacja. Czyli wybudujemy wał przeciwpowodziowy, ale wybudowujemy go na wodę 10-letnią, 50-letnią, a co będzie, jak przyjdzie woda stuletnia, skąd będziemy ponosić koszty związane z, ponieśliśmy koszty na budowę wału, będziemy ponosić okresowo koszty na budowę, na niwelowanie skutków tej powodzi. Najlepszym sposobem jest adaptacja przez transformację, czyli dostosowanie się do warunków. Czyli szukanie takich rozwiązań, budowanie takich budowli, jeżeli już one muszą być w Dolinie Rzecznej, żeby te budowle mogły znieść falę powodziową. A najlepiej wyprowadzić zabudowę tam, na te obszary, gdzie powódź nie będzie się stało. Najlepszym przykładem takiej zabudowy są domy menonickie na Żuławach, jeśli ktoś to dowiesz. Jeżeli chodzi o działania adaptacyjne, które możemy realizować, to przede wszystkim działania edukacyjne, informacyjne. Pierwsza grupa z tych działań, jak mówiła, przede wszystkim trzeba edukować mieszkańców o kilkach zagrożeń, dobrych i złych praktykach związanych z zagrożeniami. Co możemy zrobić, w jaki sposób możemy się zabezpieczyć we własnym domu, jak sobie nawzajem sami pomóc. Temu mogą służyć na przykład budowa platformy wymiany wiedzy, sieci współpracy w zakresie adaptacji. Mogą temu służyć systemy, różnego rodzaju systemy ostrzegania, informowania i systemy gromadzenia danych o zagrożeniu. W Lublinie już pewne systemy działają. One może nie są idealne i jeszcze będą wymagały na pewno dopracowania, ale coś już się dzieje. Miasto na swojej stronie ogłasza informacje o tym, że na przykład przychodzą fale upałów czy fale opadów, czyli długie okresy z opadami czy z upałami. Działa regionalny system ostrzegania, on działa w skali województwa, ale podaje między innymi ostrzeżenia o zanieczyszczenia powietrza, podaje ostrzeżenia meteorologiczne związane z powodziami w różnych rejonach Polski. Działa też mobilny system informacji, tak zwany samorządowy informator SMS. Nim upatrowała najwięcej możliwości związanych z działaniami adaptacyjnymi, z
dotarciem do najszerszej grupy odbiorców, dlatego że starsze osoby niekoniecznie będą mieć komputer czy smartfona, na którym będzie działać aplikacja RSO, ale będą mieć stary telefon komórkowy, na który może przyjść SMS. No niestety w tej chwili tylko 4 informacje można w tym informatorze SMS znaleźć. Jest to alert związany z zaginięciem dzieci, zanieczyszczenia powietrza w województwie lubelskim, informacje komendy głównej policji i informacje chyba, które najbardziej, jedne z tych, które najbardziej Państwu będą przydatne, to dotyczące łączy prądu. I na przykład działania edukacyjne, różnego rodzaju szkolenia. Jednym z takich przykładów jest projekt Strażnicy Klimatu, gdzie właśnie osoby, które aktywnie chcą się włączyć w adaptację do zmian klimatu, mogą się przeszkolić i dalej wprowadzać te działania czyn. Kolejny etap to nie podgrzewaj, kolejny przykład to nie podgrzewaj atmosfery. To po COP 14 próbów w Poznaniu, w Polsce. Następny COP 15 był w Kopenhadze, stąd właśnie taki projekt. No teraz będziemy mieć COP 22 w Katowicach w tym roku. Ale też skutecznie zadziałał. Nasz projekt, w którym wzięli udział i wzięły udział i zarówno osoby z Urzędu Miasta, jak i osoby z różnych organizacji pozarządowych, Clean Cities, czyli adaptacja do zmian klimatu, gdzie właśnie szkoliliśmy na ten temat. Było to skierowane przede wszystkim do małych i średnich miast, ale też, ponieważ było zainteresowanie ludźmi, to takie szkolenie udało nam się zorganizować. Działania organizacyjne to przede wszystkim działania różnych służb miejskich, tworzenie i przeglądy procedur, które w mieście występują, tworzenie dokumentów strategicznych, planistycznych, ich weryfikacja systematyczna, wzmacnianie działania służb ratowniczych, to przede wszystkim poprzez szkolenia, podejmowanie współpracy i lobowanie. To się też już w Lublinie dzieje, służby miejskie, służby ratownicze szkolą się systematycznie. Nie dotarłam do informacji, że szkolą się z konkretnymi zagrożeniami, o takich szkoleniach związanych z konkretnymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi, z samalnymi zjawiskami klimatycznymi. Ale znalazłam informacje i o wypadkach, i o zagrożeniach na lotnisku. Miasto też lobuje na rzecz i działa i współpracuje z gminami sąsiednimi i na rzecz właśnie działań takich adaptacyjnych, choć nie są one tak nasalne, ale przypadkiem jest tutaj lubelski obszar funkcjonalny i tak zwany zielony LOW, czyli poprawa zieleni w ramach wspólnego przedsięwzięcia gmin partnerskich właśnie tego lubelskiego obszaru funkcjonalnego. Także to jest też wychodzenie na przeciw adaptacji. I wreszcie działania techniczne. Te są najtrudniej, wydawać mi się mogą najtrudniej do zrealizowania, zwłaszcza, że potrzeba na nie zwykle pieniędzy. Przede wszystkim budowa i rozwój systemów błękitno-zielonej infrastruktury, zabezpieczenie zagrożonych budynków, infrastruktury krytycznej, o ile taka jest, budowa systemu optymalnego zużycia wody w mieście. No i każdy zdaje sobie sprawę z tego, że wzrost temperatury o 1 stopień Celsjusza poniżej 25 stopni Celsjusza powoduje to, że zużywamy kilka litrów wody na dobę więcej. Nawet do 10. Budowa, dalszy przykład to budowa systemu rozwiązań, które zapewnią komfort życia mieszkańców. To się też wiąże przeważnie z błękitno-zieloną infrastrukturą, ale nie tylko, bo chociażby z odpowiednią komunikacją. I czyli właśnie ten komunikacji. Działania techniczne, już takie przykłady w mieście spotkaliśmy. I tutaj chciałam pokazać, że Lublin działa.
czerwcu 2014 pojawiły się kurtyny wodne. One się zresztą pojawiają co roku. Ja akurat wyciągnęłam zdjęcia z tamtego czasu. Macie Państwo Zielony Budżet Obywatelski, który funkcjonuje i też chociażby miejsce dla Ciebie, ten skwer, to właśnie z tego budżetu, to coś zorientowałam, wybudowany program ograniczania niskiej emisji i Biuro Zarządzania Energią bardzo tutaj dzielnie działa też w mieście, chociażby poprzez w miejskich zakładach komunikacyjnych są instalowane na obszarach panele fotowoltaiczne, trolejbusy, które mają akumulatory, baterie, dzięki temu mogą przejechać bez trakcji na pewnych odcinkach. To jest też wychodzenie naprzeciw właśnie adaptacji do zmian klimatu. Największym problemem w mieście jest postępowanie z wodami opadowymi. Generalnie wody opadowe, większość wód opadowych w normalnych warunkach, naturalnych warunkach jest infiltrowana tłą. Część spływa powierzchniowo, część jest wchłaniana przez rowy śliny i potem przez ewapotranspirację z powrotem wraca do atmosfery. Ale co dzieje w mieście? Ten spływ poprzez to, że są ta woda, która spada na powierzchnię miasta, przez to, że jest taki ogrom powierzchni uszczelnionych, ona spływa przede wszystkim powierzchniowo i najczęściej jest wprowadzana do rury. No i jaka musi być ta rura, jak się pojawia walkowa nowa? Z tym się pojawiają właśnie problemy. Dlatego też wody opadowe w mieście trzeba zagospodarować w miejscu, gdzie one powstają. Można je zagospodarować w zależności od tego, jaki to jest opad, to można je w różny sposób zagospodarować. Niewielkie opady możemy retencjonować w miejscu, chociażby zebrać i powoli, żeby one sobie infiltrowały. Jeżeli mamy duże, intensywne opady, to już musimy opóźnić odpływ i też te wody zretencjonować. I przede wszystkim zadbać o to, żeby był bezpieczny transport wody, żeby ta woda mogła powoli sobie spłynąć, a nie od razu w całości zatkać nam kanały deszczowe i kolektory deszczowe i powodować to, że będzie działała na powierzchni terenu i będzie nam zalewała chociażby tak jak to miejsce w Lublinie na ulicy Gombowskiej, praktycznie już każdy większy opadach jest tam. Jest tam, wbija tam wręcz duże ciśnienie wody, wbija wręcz dekres podziemia kanalizacji, więc problem jest. Można budować w pierwszy ten sposób retencjonowania i właśnie inicjowania, to prosty sposób na przykład budowania ogrodów deszczowych. Tutaj właśnie przykład takiego ogrodu deszczowego. Mamy, budujemy, to jest też połączone, tutaj może słabo widać na tym, ale to jest tutaj połączone z kanalizacją. Czyli jakby spowalniamy odpływ wody, infiltruje się nam przez teren. Mamy przez to fragment terenu zielonego. Mamy warstwę, która nam, budujemy warstwę drenarską, tą warstwę infiltracyjną, która nam będzie wpływać najpierw na dole żniw, potem drobniejsze frakcje, warstwa próchniczna na wierzchu, obsadzone roślinnością. Bardzo ważne jest to, żeby krawężniki wokół tego były niżej niż te powierzchnie uszczelnione, które są wokół. Wtedy woda będzie nam spływać w to miejsce. I takim najlepszym przykładem jest Kopenhaga, która właśnie na skutek powodzi w różnych latach wybudowała na jednym z placów taki system, taki właśnie ogród deszczowy. Macie Państwo zdjęcie, jak wygląda on wtedy, kiedy nie ma opadów i to, co się zadziało wtedy, kiedy pojawiły się opady. Ten park, można powiedzieć, bo to jest nazwany parkiem, został przetestowany podczas, ten ogród deszczowy został przetestowany podczas ulew, które zdarzyły się w 2015 roku i bardzo dobrze się sprawdził. I woda właśnie z okolicznych chodników, dróg, dachów trafiła właśnie w to miejsce obniżonego
co dzień jest takim terenem, gdzie można sobie usiąść i rekreacyjnie. I wreszcie bezpieczny transport wody. To przede wszystkim odkryte nie kolektory deszczowe, tylko odkryte cieki wodne. Tutaj przykład Norwegii z Oslo, ale Państwo też macie taką sytuację, że na pewnym odcinku Czapówka jest kanałem, prawda? To jest bardzo trudne, żeby to zrobić. Nie zawsze jest to możliwe. Łódź sobie z tym na przykład nie jest w stanie poradzić. Bo kto wie, Łódź się wydaje, że nie ma żadnych rzek. Tam wszystkie, ma bardzo dużo cieków wodnych, różnych, tylko wszystkie, tylko ich nie widać, bo one są wszystkie pod ziemią, wszystkie są kolektorami. W tej chwili Łódź nie jest w stanie tego otworzyć. Także nie zawsze sobie można z tym poradzić, trzeba mieć tego świadomość, ale tam, gdzie można sobie z tym poradzić, to takie działania są jak najbardziej właściwe. W Oslo wybudowano właśnie, odkryto ciek, zrobiono kaskady, zrobiono stawy retencyjne. Te stawy retencyjne są jednocześnie, niektóre z nich są rekreacyjne, inne są dla wędkarzy, więc miejsce odpoczynku, rekreacji. Wokół tego cieku już nie ma miejsc na nową zabudowę mieszkaniową, ale ceny mieszkań w okolicy, tych, które tam istnieją, bardzo wysokie. To stało się bardzo atrakcyjne miejsce do mieszkania. Inny przykład, rzeka w miejscu drogi, w mieście, to Seul. Burmistrz Seulu sobie postawił za ten kanał, żeby właśnie coś takiego zrealizować. Ta rzeka była przykryta szeroką arterią. To, co jest ważne, temperatura w rejonie tej rzeki obniżyła się o 500 stopni. To jest bardzo dużo. To jest poprawa komfortu życia. Jest miejsce do rekreacji, jest miejsce do odpoczynku, do rzucenia iPhone'a też. Więc warto takie działania rozważyć i promować. Proste działania, które możecie Państwo wprowadzać na własnych osiedlach mieszkaniowych, też z zakresu gospodarki i wodami opadowymi. Przede wszystkim odpowiednie nawierzchnie, które pozwalają na infiltrację wód opadowych, retencjonowanie tych wód w zbiornikach na terenie osiedla. Tutaj na jednym ze zdjęć, dobrze pamiętam, to Jola może twierdzić, bo to chyba jej autorstwa, nawet to na Usynowie. Mieszkańcy sami wykorzystali naturalne obniżenie terenu właśnie, żeby stworzyć zbiornik retencyjny i odprowadzane są wody opadowe z osiedla właśnie w to miejsce. Przy okazji stało się to miejsce rekreacyjne. Różne nawierzchnie. Nawierzchni jest bardzo wiele rodzajów. Jeżeli ktoś z Państwa był w Busku Zdroju i przeszedł się głównym deptakiem, tam jest bardzo fajna ścieżka rowerowa wzdłuż tego głównego deptaku i ona jest właśnie zbudowana z takiej nawierzchni, która jest równiuteńka, płaziuteńka, a jednocześnie bardzo fajnie infiltruje wodę. Proste rozwiązanie, bardzo skuteczne i też pozwalające nam na to, żeby gospodarkę wodami opadowymi dobrze prowadzić. Tutaj też oczywiście ażurowe parkingi. Ja wiem, że Panie powiedzą, że od kasy, ale ja tam wolę założyć ażurowy ze samochodów i jednak mieć możliwość, żeby te wody infiltrowały na parking. I tutaj przykłady z projektu Radom Klima, który realizowany jest w mieście, w Radomiu. I przykłady tego, jak właśnie ma się w ramach tego projektu zmienić miasto. Konkretne fragmenty miasta, gdzie właśnie mają powstać ogrody deszczowe albo parkingi, które mają nawierzchnię taką, która będzie pozwalała na infiltrację. To nie jest budowanie parkingu tam, gdzie go nie ma, na zielonym terenie, żeby ten parking był i budowanie takiego ażurowego parkingu, tylko to jest przebudowa miejsc, w których te parkingi już funkcjonują, właśnie w taki sposób, żeby one przy okazji też były zielone i
I ogrody deszczowe, nie ogrody deszczowe, tylko ogrody kieszonkowe, łąka w mieście. To są działania, które można też bardzo prosto wprowadzić. Tutaj przykład też właśnie Joli zdjęcia, która wypatrzyła na jednym z osiedli w Warszawie, we Wrocławiu, takie miejsce, gdzie funkcjonuje, gdzie mieszkańcy zamiast, miał być park, miałby, jest, można powiedzieć, osiedlowy park, skwer, który miał być ze ścinaną trawą, a jednak mieszkańcy zdecydowali, że lepiej będzie, jak to będzie kwietna łąka, raz do roku. I to dobrze funkcjonuje. Czy takie małe ogródki kieszonkowe, jak to ma miejsce właśnie, są pokazane na tych zdjęciach, chociażby proste rozwiązanie, ogrodzenie wzdłuż szkoły, zamiast betonu i stali, siatka obrośnięta żywopłotem. I działania takie adaptacyjne związane właśnie z obywatelskim społeczeństwem. Przede wszystkim realizowane przez mieszkańców. Przykład mieszkańców Żuław. Kiedyś funkcja strażnika wałowego to była funkcja bardzo nobilizująca, bardzo taka podnosząca prestiż osoby, która mogła tę funkcję pełnić. Ona się przez w pewnym momencie zniknęła i teraz ponownie została reaktywowana właśnie poprzez tak zwane związki wałowe, przez Stowarzyszenie Żuławy. Każdy, kto zgłosił atest, był szkolony właśnie na strażnika wałowego. Ten wprowadzał kolejne osoby i w ten sposób strażnik wałowy przede wszystkim była osoba, która obserwowała wały przeciwpowodziowe. Na Żuławach jest bardzo dużo i informowała w sytuacjach, kiedy następuje zagrożenie. Ratowała życie i dom i majątek inny. Więc to wraca. To jest działanie społeczne. Dla mnie jednak takim najpiękniejszym przykładem społeczeństwa obywatelskiego jest gmina Gnojna w województwie małopolskim. Ona jest położona tak mniej więcej 60 km od Krakowa, tyleż samo od Tarnowa i Nowogrodzkiego. Gmina ta ucierpiała w latach 1997-2001 bardzo z powodu powodzi, sześciokrotnie było w tym czasie zalane. I mieszkańcy sami wypracowali system pomocy sąsiedzkiej. Ci, którzy mieszkają na terenach wyżej położonych, jedna rodzina opiekuje się jedną rodziną z terenów niżej położonych. W sytuacji, kiedy pojawia się informacja o zagrożeniu, o zbliżającej się fali powodziowej, ta rodzina mieszkająca wyżej pomaga tej drugiej, żeby właśnie zabezpieczyć majątek, zabezpieczyć zwierzęta i przede wszystkim dać schronienie mieszkania u siebie w domu. I to działa. To działa od wielu lat bardzo dobrze. I warto z takich przykładów korzystać niekoniecznie w kontekście właśnie Lublinie, niekoniecznie w kontekście powodzi, bo takiej ekstremalnej sytuacji nie ma, ale niewątpliwie do tego, żeby spojrzeć to mieszkańcy nie potrzebują pomocy. Działa też coś takiego jak serwis Naprawmy To. Tutaj w Lublinie ten serwis też działa. Są zgłoszenia, mogą być różnego rodzaju, mogą dotyczyć bezpieczeństwa, mogą dotyczyć infrastruktury, mogą dotyczyć budynków, terenów zieleni. Zgłoszeń jest dużo. Część, jak widać, jest nierozwiązane, część jest rozwiązane. Podejrzewam, że może być tak, że niektóre nierozwiązane są dlatego, że na to jest prawdopodobne zgłoszenie albo niekoniecznie się da to naprawić. I jeszcze przykłady działań adaptacyjnych z innych krajów. Przede wszystkim z dużych miast, bo te jako pierwsze podjęły się takich działań. Bardzo
różne podejścia. Inne jest podejście na przykład Londynu, inne jest podejście Kopenhagi. Londyn postawił przede wszystkim na przybliżenie na wprowadzenie do Londynu wiejskich warunków życia. Czyli przede wszystkim zadbanie o tereny zielone, rewolucja rowerowa, zakazy wyjazdu do centrum miasta samochodów, ograniczenia w ruchu. To Kopenhaga też, ale Kopenhaga troszeczkę też inne działania. Także przede wszystkim postawił na czyste powietrze, w związku z tym postawił na czyste powietrze i także na termomodernizację, na modernizację budynków, które będą dzięki temu energooszczędne, wodooszczędne. Takie działania przede wszystkim. Kopenhaga natomiast działania są oparte przede wszystkim na właściwym planowaniu przestrzeni, na gospodarce przestrzennej miasta. Każdy urbanizator, każdy architekt musi uwzględniać w swojej pracy to, co jest zapisane w miejskim planie adaptacji do zmian klimatu. Ciekawym też przykładem jest Paryż, który dzięki temu, że wdraża strategię adaptacji do zmian klimatu, miał wprawdzie problemy, ale całkiem nieźle sobie poradził i zarówno z niedawną powodzią, jak i śnieżycą. I wreszcie polski przykład. W Polsce jest 5 miast, które już posiadają strategię, dokumenty, które są nazywane, w ich przypadku są to strategie adaptacji do zmian klimatu. Są to Bełchatów, Nowy Sącz, Ostrołęka, Siedlce i Tomaszów Mazowiecki. One, te strategie zostały zrealizowane w ramach naszego projektu ClimSpis. I tutaj Państwu wymieniłam takie przykłady działań adaptacyjnych, które w tych miastach się znalazły. Przede wszystkim coś, co mi się bardzo spodobało i wyszło od Ostrołęki, od zespołu miejskiego pracującego przy strategii dla Ostrołęki, opracowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie błękitno-zielonej architektury, właśnie infrastruktury, które jest możliwe do wdrożenia przez dzielnie mieszkaniowe indywidualnych właścicieli posesji. Poza tym budowa małych zbiorników rezydencyjnych na osiedlach, monitoring powietrza, te miasta nie mają i dążą do tego, żeby się uniknął, ten monitoring pojawił i żeby mieszkańcy mogli być na bieżąco informowani o stanie powietrza, czy przede wszystkim przeprowadzenie kampanii informacyjnej właśnie na rzecz świadomego reagowania w sytuacjach zagrożenia związanego z ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi. Ja bardzo Państwa zachęcam, żebyście Państwo przemyśleli w kontekście Waszego miasta, Waszych własnych podwórek kwestie adaptacji do zmian klimatu, tego, w jaki sposób możecie się sami dostosować, żebyście napisali do nas na stronie projektu, jest zakładka konsultacje społeczne, jest tam zakładka dla Lublina, można wysłać maila właśnie z wnioskami do miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. Będziemy mogli te Państwa wnioski spróbować wprowadzić jako zapisy do miejskiego planu adaptacji i spróbować, może będziecie Państwo mogli je wdrożyć. Miasto będzie je mogło i Państwo będziecie je mogli wdrożyć. Zapraszam też na nasze strony, tam jest dużo informacji na temat adaptacji do zmian klimatu. Jesteśmy i na Facebooku, i na Twitterze, i mamy stronę, gdzie systematycznie pojawiają się. Czy mogę Panią prosić o taką informację, jeżeli Pani oczywiście ma? Bo ten projekt będzie, tak jak Pani powiedziała, będzie realizowany przede wszystkim z udziałem środków europejskich. Rozumiem, że i z udziałem środków Ministerstwa Środowiska. Czy Pani ma wiedzę, jakie to są wielkości środki? Bo ja zaraz Pani powiem, dlaczego ja o to pytam. Dlatego, że jednym takim fragmencikiem
która by się wpisywało w ten program, o którym pani mówi, to w Lublinie mamy program do zwalczania niskiej emisji. Mhm. Jest to, on się wpisuje doskonale w ten program. Tylko że ten program ma środki, powiedziałbym, skandalicznie niskie, bo one są, były planowane w wysokości od 350 tysięcy do 402 tysięcy rocznie w latach 2014-2017. Nigdy w żadnym roku te środki w pełni nie były wykorzystane, a nawet był jeden rok, że niewykorzystanych było środków aż 1/3. Czyli na dobrą sprawę to są bardzo niewielkie środki. Jeżeli nie będzie środków zewnętrznych spory, sądzę, że nasze, moje miasto, czy władze mojego miasta oczywiście dają środki, to nie jest tylko ten jeden program, to jest i centralnego ogrzewania, i MPWiK, i Zielony Budżet, i Dolina Bystrzycy, którą pan dyrektor prowadzi. To oczywiście tam są, ale ja tylko podaję jeden ten przykład żenująco niskich środków. Czy pani mogłaby mnie jakoś uspokoić, że miasto będzie wsparte w tych działaniach, przepięknych planach, o których pani, i tych wizjach, o których pani mówiła. Potrzebnych zresztą dla naszego miasta. Za to, co Ministerstwo Środowiska nas informuje i to, co nam podaje, to środki mają się znaleźć. Dlatego, że znalazły się pieniądze na jakby przygotowanie projektu miejskiego planu, projektów miejskich planów adaptacji w 44 miastach. I ministerstwo ma świadomość tego, że bez wsparcia to miasta nie będą w stanie tego wszystkiego, co w tych dokumentach się znajdzie, zrealizować. I takie wsparcie będzie jakieś przewidziane. Natomiast jak to w ministerstwie bywa, to jest wsparcie bliżej nieokreślone i bliżej nieokreślonej wielkości. Więc ja nie jestem w stanie wam odpowiedzieć na to, jakie pieniądze na to w przyszłości przeznaczy Ministerstwo Środowiska. Niewątpliwie podjęło się zobowiązania, że i te działania trwają już od lat, bo przecież najpierw powstał projekt MADA, doszliśmy do tego etapu, kiedy zostaliśmy my wyłonieni po kilku latach przetargu do tego, żeby ten program, miejski program adaptacji do zmian klimatu przygotować, więc idzie to w jakimś tempie, ale czy, kiedy i jakie środki, to ja nie jestem pewna. Na pewno miasto będzie miało plus taki, że jeżeli będzie się starało o pozyskanie środków z funduszy unijnych, zwłaszcza z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, to tam są specjalne programy, które służą adaptacji do zmian klimatu, to raz. I każde miasto, które będzie miało strategię, to już ma kilka punktów na dzień dobry więcej za przygotowaną dokumentację. Więc już Lublin, już wiem, że składał jeden wniosek, jak kończyliśmy etap pierwszy, czyli to był przełom marca, kwietnia, i też już to zapunktowało tym, że mógł się Lublin pochwalić, że przystąpił do przygotowania tego dokumentu. Więc na pewno to będzie, te miasta w pierwszej kolejności będą dostawały dofinansowanie za jakiś środek. To wiem. Ponieważ w Lublinie miasto ma cierpi na brak środków, bo zadłuża się. Wiemy o tym. I ja podam przykład działania miasta, które można go ocenić krytycznie, ale można go też i rozumieć. Pomiędzy ulicami Poligonowa, Zedwerowicza, Kompozytorów, Generała Ducha, Solidarności, Generała Ducha i do Poligonowej, i to jest obszar 170 hektarów, który był zielonym terenem przez dziesiątki lat. W międzyczasie
około 20 hektarów miasto potrzebowało pieniędzy. I około 20 hektarów sprzedało to na działki rezydencjonalne. Pozostałe tereny zostały przeznaczone na zagospodarowanie na park, ale również na zagospodarowanie, zabudowę kubaturową. I do tej pory ani zabudowy kubaturowej, ani urządzonego parku przez 18 lat nie ma. Przez 18 lat, bo temat zaczął się w 2000 roku. I teraz my tu mamy takie sugestie, daleko już idące, żeby na przykład ten teren miasto wykupiło od tego właściciela i żebyśmy urządzili sobie ten park, wymarzony park krajobrazowo-przyrodniczy. Tak, panie Andrzeju, on się nazywa? Żebyśmy go sobie tak go urządzili, jak właśnie chcemy. Ale miasto tak powie, no dobrze, tylko skąd wziąć pieniądze na to? I dlatego moje pytanie było, zmierzało do tego. Jeżeli wystąpimy z takim projektem, żeby wykupić, czy ktoś się do tego dołoży, bo miasto nie ma odpowiedniej kasy. Musielibyśmy jako mieszkańcy opodatkować się, żeby to zrobić. No jest to. No jest to rzeczywiście problemowe i nie sądzę, że Ministerstwo Środowiska akurat o taką kwestię, o taki sposób dofinansowania na rzecz terenu sieci infrastruktury, czyli Ministerstwo Infrastruktury, ale no na pewno działania adaptacyjne mają być wsparte. Ja tylko tyle wiem, nie znam jakie to będą kwoty i czy takie działania akurat raczej wątpię, żeby takie działanie było. Jeśli można, przyjdzie pan porządek spotkania. Chciałem pani serdecznie podziękować. Otrzymaliście państwo dużą porcję wiedzy. Otrzymaliście państwo również jakby taką wiedzę na temat tych kierunków, które się wiążą. To jest oparcie o doświadczenia już na terenie Polski i mieszkańców. Ja przepraszam, jeśli można, i w związku z tym jest teraz duża przestrzeń do tego, żeby w jakiś sposób można było się podpowiedzieć, czy się włączyć do tego działania. Dzisiaj usłyszymy, zapiszemy, będziemy rozmawiać, czy do swojego znaku, tak jak mówił na początku, na stronach internetowych są adresy, na które można wysyłać na zapytania. Jednocześnie otwieramy dyskusję i to pierwsze pana pytanie, czy drugie nawet, dopowiem tak, że w momencie, kiedy jeszcze te porozumienia z poszczególnymi miastami ministra środowiska nie podpisywał, to ukazywały się informacje, które mówiły, że jakby uporanie się z problemami, które mają, mogą mieć jakiś wpływ kojący na zmiany klimatyczne, to mieć program. Jeśli programu się nie ma, nie się partnerem do pozyskiwania środków. I Unia Europejska te pieniądze jak szykuje. W momencie, kiedy ten program się przybliżał, wytypowano 44 miasta, to się okazało, że taka bardzo zgrubna rachuba tych wszystkich potrzeb pokazała się bardzo wysoka i nie potrafią podać tej chwili kwoty. W związku z tym Unia Europejska odpowiedziała, że ona nie będzie w stanie na te wszystkie potrzeby znaleźć źródła finansowania, natomiast będą określone kryteria, które pomogą i te miasta będą jakby w priorytecie ubiegania się o pozyskanie środków. To w tej chwili państwo będą mieli taki też bilans pewien związanych z kosztami, które będą wynikały z tego swojego planu dla poszczególnych miast. I po to się robi dla każdego miasta w tym samym układzie porządku, że tak powiem, żeby można było dokonać pewnych porównań, ustalić jakąś gradację, co w jakim mieście jest najważniejsze i gdzie trzeba ten nacisk położyć, żeby te najbardziej wrażliwe miejsca maksymalnie czy ochronić, czy spróbować się w jakiś sposób zneutralizować. To jest jakby też cały cel tego programu. Nie wiem, czy pani mówiła, ten program kończymy w tym roku, tak? Tak, to znaczy
ten projekt do bodajże początku stycznia 2019, ale to już będą takie formalne, że tak powiem, domknięcia. Natomiast założenie mamy takie, chcielibyśmy to zrealizować, żeby do października powstał już tego roku powstał projekt dokumentu. No czekamy jeszcze cała procedura strategiczna i ocena oddziaływania na środowisko. No i te analizy, które są tak naprawdę najistotniejsze, czyli wybranie jak najlepszej opcji adaptacyjnej dla ludzi. To potrwa jeszcze potem ładnych kilka miesięcy, żeby się z tym oswoić. Gdzieś tam na określonym szczeblu określić, jakie to będą kierunki możliwej pomocy i wtedy będą jakieś programy, czy będą zaproponowane środki, w jaki sposób się ubiegać. Jeśli będą to środki z Unii Europejskiej, to na bazie dotychczasowych doświadczeń należy przyjąć, że tym źródłem pozyskania środków jako takiego łącznika to będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chyba, że przekażę na Wody Polskie, ale raczej to będzie fundusz, bo on może się dodać pieniądze z racji z tego budżetu i wtedy teraz się kierunkuje na smog, a może za kilka lat się uda, że to byłby ten kierunek, bo się też na adaptację też. Na gospodarkę, bo to się z tym też wiąże. Chociażby Tomaszów ma sobie. Otwieram dyskusję. To może ja się zgłoszę. Proszę bardzo. Ja zgłoszę taki problem. Może problem się przedstawi. Kieszyński, jestem z Rady Osiedla, jednej z największych spółdzielni mieszkalnych w Lublinie. Chodzi o to, że w ramach tej opcji adaptacyjnej zmiany klimatu największe zagrożenie tych graficznych, co Państwo tu przedstawiacie, opcjach, to są meteorologiczne, porywiste wiatry. I to faktycznie to, co wiemy doskonale wszyscy, to największe ofiary, bo co jest najbardziej cenną wartością dla nas wszystkich? Życie i zdrowie ludzkie, prawda? Więc najwięcej ludzi giną od połamanych drzew konar. W Lublinie akurat to, ta nawałnica, która była 29 czerwca, jak Państwo pamiętacie, centrum miasta. Centrum miasta nie ucierpiało aż tak, a dlaczego? Dlatego, że w szczególnych ulicach, gdzie poruszają się duże skupiska ludzi, prawda, to rosną drzewa niskopiętne. Ale już przy rejonie Ewangelicji, bo też takie zdjęcie, to tak jest z założeń ministerstwa, powalone drzewo, jest samochód, gdyby tam był kierowca, na pewno by zginął. I to jest problem ogólnopolski. Media donoszą o bardzo wielu ofiarach i jest taka sytuacja też, że wielu ludzi cudem uniknęło. Cudem. Ta nawałnica jest bardzo krótka. 16 lipca u nas na osiedlu mało kilka osób przez gruby konar zdrowego drzewa omal nie zagrywa. Do czego zmierzam? Proszę Państwa, na osiedlach w poprzednich latach sadzono drzewa zbyt blisko ciągów pieszych, parkingów i nawet ścian budynków. My mamy takie sytuacje, że w odległości kilku metrów nawet, czy nawet kilkunastu, rosną drzewa posadzone niewłaściwie przez samych mieszkańców, samowolnie. Teraz to jest niemożliwe prawie, bo jest jakaś kontrola. Ale ludzie no, chcieli mieć te drzewa bardzo blisko, nie zdają sobie sprawy i nie było zmiany klimatu w tym okresie. W związku z tym zagrożenia są ogromne. Poprawą w tym zakresie może być tylko, no niestety, wycinka niektórych. Na przykład u nas na osiedlu pan dyrektor doskonale wie, bo kiedyś walczyliśmy o to, żeby nie zabetonowano naszego osiedla. I mamy kilka tysięcy drzew, ale jest problem właśnie na niektórych, powiedzmy kilkunastu, które zagrażają, gdzie się poruszają ludzie, gdzie widać w czasie tych nawałnic ci, co są w domach, jak te konary nawet nie przesuwają się do ścian budynku, do okien, jak przechodzą inni domownicy przez te drzewa, które są zbyt blisko ciągów pieszych. Więc tutaj w ramach jeszcze tych środków, o których tutaj kolega mówił,
Tu potrzebna jest też zmiana polityki. To jeszcze odrębnie my to napiszemy, jeszcze porozmawiamy. Ale proszę Państwa, należy naprawdę wymienić te drzewa, które są źle, nieodpowiednio posadzone, bez doboru gatunków. Bo jeżeli sadzi się w pobliżu okien, powiedzmy plon srebrzysty czy don, no to jest nieporozumienie. Ale to są zaszłości wcześniejsze i w związku z tym są warunki terenowe, żeby uzupełnić ten niedobór tlenu związany z wycięciem niektórych tych potencjalnie, a nawet realnie w tej chwili zagrażających drzew w wyniku nawalnic, a w to miejsce no, Wydział Architektury Zieleni no, żąda ogromne ilości uzupełnienia i słusznie uzupełnienia tymi drzewkami niskopiennymi. I tutaj no, nie zawsze może środki spółdzielcze osiedlowe wystarczą, być może znajdą się środki z Unii, czy może ze środków Ministerstwa Ochrony Środowiska. Natomiast sam problem jest ogromny z tym, że mamy problemy, utrudnienia związane z uzyskaniem zezwolenia. Bo ustawa o ochronie przyrody 2004 roku, kiedy jeszcze nie było tych problemów, określa, kiedy można wyciąć drzewo. Więc jeżeli realnie zagraża, jeżeli zasłania dostęp światła słonecznego, no i niszczy infrastrukturę. Bo my mamy taką jedną, powiedzmy, sytuację ostatnią, że i to drzewo zagraża, bo jest blisko budynku mieszkalnego, blisko ciągu pieszego, rozsadza chodnik, no ale to jest odrębny problem do rozwoju. To jest taki, że ono jest zdrowe i według opinii dendrologicznej powinno jeszcze rosnąć, bo ładnie wygląda, poszkoda i tak dalej. Ale w tym problemie, w tym zakresie nie widzi się w ogóle zdrowia i życia ludzi. Więc tu muszą być jakieś zmiany kryteriów. Oczywiście uzupełnienie tego niedoboru tlenu z powodu jednego drzewa w tym rejonie we wszystkich osiedlach nie ma problemu. Są możliwości terenowe, więc chodzi tylko o zniwelowanie, nawet profilaktyczne zadziałanie, ta neutralizacja, o której pan dyrektor mówił, tego zmiany klimatu. W tym właśnie temacie, który poruszyłem. Ale my to opiszemy, bo również i pewne nowelizacje tej ustawy będą potrzebne o ochronie przyrody. To można napisać do Państwa za podniesieniu. Na pewno nie będziemy władni do tego, ja wiem, żeby wprowadzać zmiany przepisów. My poruszamy się w obszarze miasta i w zakresie tego, co można zrobić w mieście. No nie jesteśmy władni do tego, żeby zmieniać przepisy. Niewątpliwie na pewno możemy zasygnalizować jakby odrębnym prywatnym. Potencjalne te drzewa, które potencjalnie stwarzały zagrożenia poprzez wyłamanie, obecnie powinny być zakwalifikowane w związku z zmianą klimatu jako realnie zagrażające. Ale to oczywiście wymaga jeszcze tutaj pewnych uzupełnień. Ja jestem dziękuję bardzo ciekawa, bo tutaj Państwo, ja jestem pierwszy raz tak. Jestem pierwszy raz na takim spotkaniu. Wiem, że ten problem już tutaj, że tak powiem, w gronie mieszkańców się na temat klimatu, ochrony terenów zielonych, przewietrzania miasta jest bardzo nagłośniany. A mnie interesuje, czy Państwo mogą mi odpowiedzieć, jeżeli miasto nasze Lublin przystąpiło w 2017 roku do tego Waszego programu, planów adaptacyjnych i tutaj macie takie właśnie wytyczne, że przewietrzanie miasta, gdzie w naszym nowym dokumencie, który miasto nam tutaj zaraz zatwierdzi, w naszym dokumencie studium, jedyny od zachodu, gdzie my mamy większość wiatrów zachodnich, ten kanał napowietrzający będzie zamknięty, czyli zabudowany wysokościowymi budynkami. Jak również zabierane nam zostaną tereny zielone, bo plan miasta, plan zagospodarowania przestrzennego pozwolił tam na, owszem, na kubaturę usługową, a w tej chwili nasz prezydent chce wyrazić zgodę na budynki mieszkaniowe,
nawet na terenach rekreacyjnych, pod sport przeznaczony, czyli mało inwazyjnych dla środowiska. Na 20 hektarach chce nam teraz w tym miejscu wybudować wieżowce. Jak to się ma do wszystkiego? O Czechowie, górki czechowskie, najbardziej mnie interesujący i mówię, to już chyba ostatni klin i taki najbardziej istotny jest, bo mówię od strony, gdzie najwięcej tych wiatrów jest i ma to wpływ na przewietrzanie całego miasta, bo to jedzie na Kraśliwnickie, na Racławickie. I mówię, tu przystępujemy do takiego programu, a tu zaraz zatwierdzamy dokument, który blokuje nam wszystko. To jest nielogiczne dla mnie i bardzo, bardzo proszę, panie Bartuszu. Ja bym chciał, mogę siedzieć? Proszę. Chciałbym państwu wytłumaczyć, czy przewidzieć, po co to spotkanie jest. Chcielibyśmy, żeby to spotkanie było klubem dyskusyjnym. Bo do wymiany poglądów między mieszkańcami i władzą miasta mamy inne miejsca. My tutaj się spotkaliśmy z państwem, którzy reprezentują zespół ekspertów i pani nam dzisiaj mają pomóc w sformułowaniu naszych wniosków, wniosków mieszkańców do miejskiego planu adaptacji. Bo ten miejski plan adaptacji dzięki decyzji uchwale Rady Miasta będzie dokumentem strategicznym. I tak jak do składamy wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tak tutaj też prosimy o składanie wniosków. Co państwo byście chcieli, żeby w tym miejskim planie adaptacji uwzględnić? Mnie się wydaje, że rozsądnie by było, gdyby państwo formułowali już teraz te wnioski, które macie mieć, ewentualnie pytali się państwa, czy ten wniosek można sformułować tak, czy inaczej, czy można coś jeszcze do niego dołożyć, czy można jeszcze jakieś inne rzeczy uwzględnić. Bo wypowiedzi, tak jak pan tutaj poprzednio, no to moje, one są ważne. One mówią o problemach, ale dla państwa one nie mają znaczenia. Ale to zaraz będzie problem. Nie, proszę pani, jeżeli się pani pyta o to, jak, co władza miasta myśli na ten temat i dlaczego tu jest miejski plan adaptacji, a tam jest studium, to to nie jest ale to, studium to tak jest samo to, będzie na 30 lat, tak samo jak ten dokument tutaj. Ale państwo nie odpowiadają za studium. Państwo mają przygotować miejski plan adaptacji. Ale ja właśnie się pytam, dlaczego prezydent podchodzi do tego ale programu. Kogo pani pyta? Pani, która reprezentuje zespół ekspertów zatrudniony przez Ministerstwo Ochrony Środowiska? Pani Agnieszko, z całym szacunkiem, ja przepraszam państwa, to jest otwarte spotkanie dla mieszkańców, tak, panie dyrektorze, tak. Więc gdyby pan był łaskaw nie pouczać nas i nie blokować. Ja pana przepraszam, ale to jest spotkanie dla mieszkańców. Mieszkanka się wypowiada, czy próbuje się wypowiedzieć. Ja przepraszam. Ja szukam odpowiedzi. No dobrze, ale ja nie pouczam, ja tylko informuję, jaki jest cel tego spotkania. Jeżeli konsultacje społeczne mieszkańców, ale mówimy o klimacie, mówimy o zachowaniu terenów zielonych, nawet tutaj na zanotowałam, bo weszłam na wasz program, że Najwyższa Izba Kontroli 23 stycznia 2008 roku rekomenduje burmistrzom i prezydentom miast wykorzystywanie narzędzi, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to co nam chce się teraz zmienić, w celu ochrony terenów zielonych przed presją zabudowy. I w tym na gruntach nie stanowiących własność gminy. To u nas jest ten właśnie przypadek. Mówię, jeżeli wy to reprezentujecie taką tendencję, o taką ochronę, no to my jesteśmy zakłopotani, bo miasto nie robi nic w tym celu, a przystępuje do programu. Od roku już jest w programie zgłoszony, więc jest jakaś niekonsekwencja. Jeżeli państwo chcą wiedzieć, jakie będziemy mieć problemy, to proszę wziąć studium, które zaraz będzie zatwierdzane. I będziecie wiedzieć, i będziecie wiedzieć, co, to, co nas czeka za 30 lat. Wyciągnęliśmy wnioski ze studium, a teraz wnioski należą do państwa. I państwo możecie wnioskować zmianę studium. Ale myśmy już wnioskowali. Ale dobrze, ale my nie odpowiadamy za to, co żeście zrobili kiedyś. Nie, teraz. W tym programie, czyli w tym planie strategicznym adaptacji do zmian klimatu Lublina, możemy napisać, że wnioskujemy zmianę studium w takim i takim zakresie.
ponieważ te działania, które przewidziane są w studium, nie odpowiadają celom strategicznym tej, tego dokumentu. Co nam to da? Bo zanim państwo wdrożą, załóżmy do końca roku, to w tym roku zostanie to wszystko już przepchnięte. Więc nie będziemy mieć już oskolina napowietrzającego, nie będziemy mieć terenów zielonych, bo nam zabudują je. Czy studium jest wytyczną do wydawania decyzji tak, o warunkach dalej, zabudowy? Tak, to już jest najwyższe. Nie, przepraszam bardzo. Studium nie jest dokumentem planistycznym, który ma rangę prawa miejscowego. Studium jest kierunkowym dokumentem wyrażającym politykę przestrzenną. No właśnie, dopiero jak będzie plan miejscowy. Już na to nie ma prawa wtedy powstać sensowny plan, jeśli już zmienia się charakter studium w kierunku degradacji bioróżnorodności, zieleni, to wtedy, przepraszam, ale wtedy już następne plany miejskie postępują w kierunku degradacji, a nie w kierunku takiej, jaką infrastruktury ministerstwo zapewnia w tym roku jeszcze, że jak najbardziej wszystkie projekty są dofinansowywane, które miasto by złożyło w tym kierunku, żeby właśnie w kierunku klimatycznym i strategii klimatycznej, a poza tym bardzo istotna rzecz. W tym roku BON jesienią, w listopadzie, przepraszam, w ubiegłym roku, tak, w listopadzie nastąpiła pierwsza priorytetowa zapisana rzecz. Już przystępujemy do działań. Nie czekamy do 2020, do opracowania strategii. Już przystępujemy do działań, które pomogą zahamować postęp ocieplenia klimatu globalnego. I tutaj jest problem, że ten program, który miasto, samorząd miasta Lublin sobie zaprojektowało w swoich pomysłach na dewelopera, jest już niemożliwy do wykonania, bo podpisało zarówno państwa strategię, jak i podpisane zostało porozumienie przez państwo, porozumienie paryskie. Więc jest tutaj wielki dysonans i my zwracamy na to uwagę, że nie ma, poza tym prawo ochrony przyrody i prawa wszelkie, które ja znam, dokumenty dotyczące strategii klimatu, nakazuje jak gdyby podnoszenie kwalifikacji gruntów zielonych, a nie zmniejszanie degradacji. I tutaj już jest drugi kolejny. Poza tym są to murawy kserotermiczne, które są mimo wszystko siedliskami chronionymi dyrektywami berneńskimi i prawem ochrony przyrody również. Jak można stanowić prawo nowe studium, jeśli się to prawo depcze i właściwie się, no nie wiem, to jest niemożliwe, żeby stanowić wbrew dokumentom obowiązującym państwo. To chciałam powiedzieć w kontekście tej pani wypowiedzi, bo to się stanie, jeśli my w tej chwili nie zastopujemy tego. Ja proponuję, żeby pani to wszystko, co tutaj pani powiedziała, napisała we wniosku, ponieważ my tutaj w tej chwili nie rozstrzygniemy tej kwestii. My sobie świetnie zdajemy sprawę z niemocy prawa polskiego. Znaczy chyba niemocy mieszkańców. Nie, proszę pani. To nie jest tylko niemocy mieszkańców. To są pewne ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów. My tego nie przeskoczymy. Dlaczego miasto przekracza przepisy i stanowi prawo wbrew prawu? Przepraszam, ja nie będę wchodzić w tej chwili w dyskusje prawne. Ja mam swoją wiedzę też na ten temat, ale to nie jest formuła, żeby rozstrzygać takie sprawy. Bardzo proszę, napiszcie to wszystko, bo to jest istotne. Bo my to musimy we własnym sumieniu i przedstawiciele miasta muszą to wszystko rozważyć. Muszą mieć świadomość. Mają. Dobrze, mają świadomość, ale my w dokumencie musimy te sprawy w jakiś sposób uwzględnić. Panie Zdzisławie, kto następny miał głos? Pan Andrzej? Proszę i krótko i na temat, dlatego że naprawdę wiecie państwo, my tutaj nie jesteśmy sądem ostatecznym. My zbieramy wasze wnioski. To nie chodzi o sąd, tylko mówię, mówimy o klimacie, o napowietrzaniu miasta. My to świetnie znamy. I mówię, a tu zblokuje się to wszystko. Ale my wiemy. My to wiemy. Nie ma znaczenia, ale my
chcemy to odblokować, chcemy, żebyś Państwo napisali wniosek do zespołu ekspertów, który będzie to formułował, czego potrzebujecie. Zostawmy w tej chwili kwestie studiów, zostawmy kwestie planów. Mówcie to i piszcie to, czego potrzebujecie. Tak, ja wiem, co wasze zdanie. Jeżeli powiecie, że no, my nie możemy nic napisać, bo już jest studium prawie, że gotowe. Ale napiszemy. Tylko chodzi o to, że tak, stan się dokona, a potem będzie wprowadzane właśnie naprawcze, tak? Ale pan niech się wypowie, dobrze? Bardzo proszę. Ale to będzie może jakaś możliwość jakiegoś protokołu rozbieżności. Będziemy się nad tym zastanawiać i na pewno kolejne spotkania, które będą w tej sprawie, bo na pewno będziemy się jeszcze z Państwem spotykać. No będziemy albo sami wyjaśniać, albo będziemy dyskutować też to z władzami miasta. Proszę bardzo. Tak, Krzysztof Kowalik, Fundacja Wolności. Ja bym się chciał spytać, jaką moc prawną będzie miał przygotowany dokument i w jaki sposób będzie wdrażany, bo wiele z rzeczy, które Pani dzisiaj powiedziała, jakby to jest dokładnie odwrotnie w Lublinie. Powiedziała Pani na przykład, wskazała teraz na przykład, to nie informacja o stanie powietrza. W zeszłym roku to budżet obywatelskiego w Lublinie był zgłoszony przez sektora ratowe. Stacja Materiału Powietrza, miasto odpowiedziało, że nie da się możliwości w ogóle prawnej, żeby miasto takiego odpowiadało. To jak każdy wie, wiele innych miast, jak to do stawia. Także jestem ciekaw Waszej diagnozy, bo tam gdzieś padło, że jest za dużo uszczelnianej przestrzeni i moim zdaniem największym problemem w tym momencie to jest kwestia drogowa, ponieważ o ile prywatny inwestor musi się zastosować do pozycji tudzież do miejscowego planu, w którym jest powierzchnia drogowa czynna, o tyle zarząd drogi mostów nie musi, może wszystko ominąć sobie tak zwanym zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej. A patrząc po ostatnich inwestycjach, no to tak naprawdę zarząd drogi mostów dąży do uszczelnienia 100% szerokości pasa drogowego. Najlepszy przykład to jest ostatnia Solidarność, estakada Solidarności Ducha, gdzie nawet jakby fragmenty przy estakadzie, po których nikt nie chodzi, nikt nie jeździ, są zrobione stoczki, a nie są to tereny otwarte, wypełnione zielenią. Także takie, znaczy to jest tak naprawdę jedno pytanie, jak to będzie miało moc prawną i jaką my mamy gwarancję, że te przepisy będą respektowane jako tako przez miasto, a nie tylko zgłaszane do konkursów unijnych. Halo, mamy to mamy, więc poprosimy ludzi. Panie Zdzisławie, pan będzie wiedział, jaką moc prawną będzie miał. Pani chwila. Tak. Uchwała Rady Miasta. Ten dokument będzie przyjęty uchwałą Rady Miasta i będzie taką uchwałą strategiczną do obowiązywania działania. A kiedy to się stanie? A to, co pan powiedział, to się pan planowania przestrzennego i no, jak chciałbym, żeby zapisy
tego planu. Przede wszystkim były standardami obowiązującymi przy opracowywaniu projektów planów miejscowych i były do nich wpisywane, bo tam to jakby stawiałem standardy inwestorom, czy to publicznym, czy prywatnym, można osiągnąć bardzo dużo i z zakresu małej retencji lokalnej, tylko trzeba im nakazać procent powierzchni chłonnej, ilość retencjonowanej wody i tak dalej. To jest przede wszystkim jakby no wymóg, no tak za idealne działanie tego dokumentu poza inwestycjami, na które ewentualnie zdobędziemy pieniądze, wypracowanie standardów, które wydział przygotowujący plany miejscowe i w ślad za tym podmioty inwestujące będą musiały, których będą musiały przestrzegać. Właśnie dotyczących czy to retencji, czy terenów chłonnych, czy zielonych i tak dalej. To nie wymaga pieniędzy, wymaga Nie wymaga pieniędzy? No co pan opowiada takie rzeczy? Pan w ogóle wpisanie czegoś do planu nie wymaga pieniędzy, wystawienie wymogów inwestorowi. Pan w ogóle demonizuje i opowiada. Jeśli chodzi o te wnioski, proszę państwa, bardzo słuszny oczywiście wniosek. Są pewne standardy, są pewne wskaźniki, które powinny być wykorzystywane w planowaniu, tylko tu nie miejsce i nie czas. Do planów miejscowych proszę składać wnioski wtedy, kiedy jest procedura planu miejscowego. Do studium. Natomiast sam wniosek o stosowanie odpowiednich standardów w zapisach planów miejscowych jest bardzo dobry. Odpowiednich standardów... Ale to jest przestępstwo urzędnicze, jeżeli było, nie byłoby to stosowane. O czym pani mówi? No nie, standardy, minimum prawne, a możliwości wpisywania rzeczy do planu, to są dwie różne rzeczy. Tylko prosimy o stosowanie, tak, jako wniosek. Chodzi o to, jakie wskaźniki według pana powinny dotyczyć jakich terenów, na przykład jaki procent powierzchni biologicznie czynnej, tak, intensywność zabudowy, co mamy jeszcze? Jeszcze wszystko jest. Dobrze. Ale jest określone. Górna granica. Jest określona. A można postanowić, że będzie nie więcej 50%. Są pewne standardy, które na przykład miasto może zastosować, tak? Bo jest do, nie jest powiedziane, że to musi być. A nie tak, że na przykład jest plan miejscowy, albo go nie ma i w związku z tym dogęszcza się zabudowę, ile się da, tak, na danym terenie. Rezygnując z terenów zieleni osiedlowej, tak? Ja mogę podpowiedzieć ten wniosek. Dla mnie na przykład dogęszczanie zabudowy osiedli, tych, które są zrealizowane, czy na RSN-ie, czy na Czechowie, jest złym pomysłem. Bo one zostały, te osiedla zostały zrealizowane, to są z całą wiedzą i tak powiem zrozumieniem tego minionego okresu komunistycznego, to jednak te standardy urbanistyczne, takie, które wtedy były, pozwalały na to, że teraz od strony standardów czy warunków życia to są najlepsze obszary. Dogęszczanie tych obszarów jest złym pomysłem. Wniosek powinien być tak sformułowany, że należy w miejskim planie adaptacji prowadzić taki jako cel do zrealizowania w miejscowych planach i studium zakaz dogęszczania zrealizowanych osiedli. Bardzo dobra wypowiedź. Ale to o to chodzi, że to... Chodzi o to, że nas państwa... To są te wnioski. My wam podpowiadamy, jak to sformułować, żeby to było możliwe do wpisania. Innym wnioskiem takim, standaryzującym te działania planistyczne, może być zapewnienie małej retencji na terenach, które nie są wyposażone w sieć kanalizacji deszczowej, prawda? Czyli tu już mamy też pewne możliwości. Więc od państwa tylko zależy, co uznacie za ważne, tak, i za niezbędne. Tutaj państwo się odnosili do wypowiedzi pana dotyczące wycinki drzew. Z jednej strony rozumiem, bo wiem, jakie gatunki drzew były sadzone w minionej epoce i że rzeczywiście są to bardzo często drzewa, które bardzo łatwo ulegają, że tak powiem, no, zniszczeniu w czasie dużych. Z drugiej strony jednak obecne przepisy, jakby powiedziałabym, wcale nie zapewniają przyjaznej przestrzeni. Nie chodzi o przyjazną przestrzeń. O pewnego rodzaju rekompensaty w zamian tego drzewa, które wy wytniecie.
bo tu przeszkadza, prawda? Jest bardzo trudno na terenie miasta w ogóle, nie tylko Lublina, ale w ogóle na terenie miasta, na terenach, nie terenach, które nie są terenami zielenymi, znaleźć miejsce, gdzie można posadzić drzewo. U nas takie są. Proszę pana, ze względu na infrastrukturę podziemną. Po prostu jest to koszmar. W związku z tym, no... Pan dyrektor, ja próbuję przekonać i zarząd i władze miasta do tego, żeby zaczął budować zbiorcze kanały. Zbiorcze kanały, które to jest od dawna znany pomysł, jeszcze za czasów moich studiów się na ten temat mówiło, to jest budowanie po osi na obu jezdni kanału zbiorczego, murowanego, w którym biegnie cała infrastruktura, a nie rabunkowa gospodarka terenem, gdzie każdy instalator, jak tylko ma do zaprojektowania jakąś własną sieć, tak ją po prostu leci 70 cm po powierzchni, pół metra, tak. Półtora metra. Każdy po swoim. Potem się okazuje, że w ogóle nic nie można zrealizować, nie można żadnego drzewa posadzić, bo ono natychmiast korzenie zaczynają porastać, a to przerywają kable energetyczne, a to rozszczelniają wodociągi i tak dalej. Więc to też jest na przykład jakiś pomysł, żeby, no może nie od razu, ale może etapami, myśleć o tym, żeby tą infrastrukturę agregować i próbować się rozwiązywać w takich, powiedziałbym, że w XXI wieku. Jeżeli chodzi o zieleń, proszę Państwa, zieleń była sadzona wtedy, te drzewa, o których mówimy, one były sadzone w innym stanie prawa i w innej mentalności. Były posadzone, wiem doskonale, o czym mówię, na starym Lesenie były sadzone drzewa, pole, szybko rosnące drzewa, z takim założeniem, że jak one wyrosną, to po 20, sadzone były jednocześnie, równolegle z mniejszymi drzewami, jak one wyrosną, je się wytnie i będą rosły te drzewa, które są mniejsze. No i teraz weszła ustawa, która zabrania, jest bardzo restrykcyjna i się okazuje, że efekt jest taki, że nie można tych starych drzew usunąć, dopóki nie zacznie drzewami. W związku z tym te drzewa, które miały rosnąć, nie mogą wyrosnąć. Nie mówiąc o tym, że ubocznym skutkiem tej legislacji prawnej, która była, było to, że na osiedla celów jednorodzinnych nie sadzono drzew. Bo jak właściciel działki miał w głowie, że za 10 lat, jak będzie chciał przez siebie posadzone drzewo wyciąć, bo będzie chciał jakiś inny pomysł, albo będzie mu przeszkadzało to drzewo, no to wiedział, że niestety nie będzie mógł tego zrobić. W związku z tym lepiej było nie sadzić. Także no, pytanie jest takie, no to już to wchodzimy w sferę ustawodawczą. Na to nie mamy. Nie mamy. Natomiast, no nie wiem, to nie ręce opadają do tego. Ale może trzeba. Będziemy pisać. To, co byście Państwo pomogli. Ja nie wiem, może na przykład robiąc, przygotowując projekt realizacyjny na jakiś obszar zieleni, może tam trzeba napisać, że to drzewo i to drzewo, ono jest zaprojektowane, ma być posadzone i po 25 latach wycięte. Może wtedy się to jakoś inaczej. Ale teraz nie da. No, ja się mówi o sadzeniu. Dobrze, no, wiadomo, że rośliny to jest rzecz, która się w czasie zmienia. Po prostu no nie można zaprojektować zieleni, bo po prostu jej się nie da zrealizować w takim kształcie, jak te drzewa będą docelowo wyglądały. No to jest. Dziękuję panie dyrektorze. Boże, Andrzej Filipowicz, Lubelski Alarm Smogowy. Ja chciałbym zapytać, co pomiędzy, bo tak, co robić, wiemy, no między innymi dzięki Państwu, dzięki udziałom w konferencjach, warsztatach i spotkaniach innych, czy też przez informacje w domenie internetowej, jak pokazał przykład notatek przez Panią sporządzonych. Wiemy, jak robić. Strona społeczna doprowadziła do tego, że będzie w Lublinie ponowne wyłożenie stóp. A miało tego nie być. Więc wiemy, jakie mechanizmy uruchomić, żeby większość postulatów, może nie wszystkie, ale większość postulatów zostały wpisane w dokument, który ma powstać dzięki również waszej pracy. Natomiast co zrobić pomiędzy?
I to jest poważny problem i to jest moje pytanie, bo wiem, jakie uwagi składać, jakie wnioski składać. To wszystko wiemy, natomiast nie wiemy, co zrobić w międzyczasie. Dlaczego? A otóż z jednej strony pan mówi, że mają kłopot z usunięciem jednego czy dwóch drzew, z drugiej strony miasto, nie prowadząc gospodarki właściwej zresztą drzewnej, wycina tak jakby na oślep, aby komuś oczy zatkali i on wstaje i tnie. Między innymi korzystając z mechanizmów, o których mówił przedstawiciel Fundacji Wolności. I takich przykładów mamy dużo, bo miało być 200 wyciętych, wycinają 1000, pytamy o inwentaryzację i nie ma. Dlaczego? No bo się powołują na jakiś akt, który w Krakowie na przykład, czy w Radomiu, Radom pani podawała, pani Agnieszka Kuszkłot, tak? Tam takie rzeczy nie mają miejsca. I stąd moje pytanie i prośba zarazem do państwa, żebyście panie, zanim spłyną wszystkie uwagi, żebyście panie przekazały do zleceniodawcy, czyli do Ministerstwa Środowiska, że społeczeństwo Lublina jest bardzo mocno zaniepokojone podejmowaniem działań, które się nie mieszczą w MPA, które nie mieszczą się w zapisach obowiązującego studium, które nawet się nie mieszczą w planach studium, które powstało w dwóch projektach, bo jeden był znany publicznie, drugi nie był znany, żeby nie dochodziło do nieodwracalnych zmian związanych ze zmianami klimatycznymi. I bo to są tak poważne rzeczy. Jako członek Rady Dzielnicy, jednych z rad dzielnic, do planu, zmiany planu miejscowego zgłaszamy uwagi związane stricte ze zmianami klimatycznymi, związane z nałożeniem obowiązku minimalnego poziomu przestrzeni czynnej biologicznie. Co robi Wydział Planowania, czyli pan prezydent? Zero. Nie wprowadza jakiegokolwiek obowiązku w sytuacji, w której na przykład jako właściciel gruntu w innej gminie mam 30% obowiązkowo. Nie mogę zabudować więcej niż 70%, tu się dostaje 100%. Znaczy, to miasto daje 100%, jest w tej chwili projekt, będziemy składać do niego uwagi, ale złożyliśmy wcześniej. Więc może Lublin nie mieści się w kategoriach i w waszych doświadczeniach. Ja tak kończąc powiem, dlaczego tak może być. Jakie działania ma podjąć społeczeństwo? Ja nie mówię o szanownych przedstawicielach Urzędu Miasta Lublin, bo oni są tylko pracownikami instytucji, w której głos decydujący nomen omen nie ma organ stanowiący w postaci rady, tylko organ wykonawczy w postaci prezydenta. To są na tyle poważne rzeczy, drodzy państwo, zasygnalizuję, skąd to się wzięło. Otóż jednym z dokumentów takich no, kluczowych, jeżeli chodzi o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz ustawy o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym, był koreferat zamówiony przez Urząd Miasta Lublin za środki publiczne. 15 tysięcy kosztowała opinia niezależnego eksperta, jednej z najlepszych specjalistek w tej dziedzinie w kraju. I ta opinia jednoznacznie mówi o tym, żeby górek nie ruszać. Ja może zacytuję ten fragment. To jest krótki fragment. Nomen omen dokument znany tylko bardzo wąskiej grupie osób. Nomen omen dokument publiczny z kategorii między innymi rozporządzenia, które przytoczyłem, już nie mówi o zasadach ogólnych. I odmowa praktycznie udostępnienia dopiero może, jak się dobrze uzasadni interes publiczny. No nie uzasadnia się interesu publicznego wtedy, kiedy, prawda? Nie trzeba. Nie trzeba. No, nie trzeba w Krakowie. Dostęp do informacji publicznej ma każdy. Nie trzeba w Krakowie, w Lublinie Urząd Miasta zażądał wykazania interesu publicznego. Ale to nie o tym chciałem dzisiaj mówić, złożyłem stosowne pismo. Więc i tak, to jest koreferat za 15 tysięcy złotych publicznych środków. I cóż czytamy w tym koreferacie? Największą stratą dla układu przyrodniczego i struktury funkcjonalno-przestrzennej w tej części miasta będzie zabudowanie Górek Czechowski, rejon planistyczny numer 3. Mimo, że w aktualnym studium przewidziano tu tereny otwarte o walorach przyrodniczych, to już w obowiązującym planie została dopuszczona na kilku górkach zabudowa usługowa. Klasyczny przykład niezgodności planów ze studium. A jak wiemy, plany nie mogą naruszać ustaleń studium. I nie będę czytać reszty, my to upublicznimy, skoro zostało, jest jawne, ale tajne. I dlaczego o tym mówię? Otóż przy takiej opinii
twierdzę, że najlepszego specjalisty w tej dziedzinie, opinii niezależnej, cóż widzimy? Studium, które zostało wyłożone, które zresztą tak jak gdyby jest podtrzymywane w zakresie tego obszaru akurat, pokazuje całkiem inne działania. Więc zanim my doczekamy dokumentu w celu powstania, którego jesteśmy tu dzisiaj, co mamy zrobić w międzyczasie, żeby te działania, tak jak gdyby faktów dokonanych, bo my je znamy, my znamy przypadki, gdzie w strefie ESOP zabudowano miejsca, a z drugiej strony mówi się, w strefie ESOP nie wolno nowej zabudowy kubaturowej czynić. Więc co, jak powstanie miejski MPA, Miejski Program Adaptacji do Zmian Klimatów, to będzie akt prawa miejscowego, rangi, bo to będzie, ale rangi, bo uchwała. To miałem tylko i wyłącznie na myśli to, że to jest uchwała, natomiast nie będzie tak, że nie będzie aktem prawa miejscowego, to wiemy ze szkoły, w których uczestniczyliśmy, no i, ale to będzie uchwała. Naruszenie uchwały organu stanowiącego może nieść pewne skutki prawne, no przede wszystkim moralne, ale to będzie na jesieni, czy też w przyszłym roku, a w międzyczasie, no przywołany przeze mnie przykład, miało być wyciętych 200 drzew, wycięto 1000, no to są rzeczy, które, a że gospodarki nie ma, no bo tu kwestia, ktoś mówił o pieniądzach, no jeżeli miasto nie pozyskuje środków finansowych, wycinając, czy pozwalając wycinać, my to później wdychamy, przecież te drzewa idą, nie, tam 30% jest do tartaku, to mamy statystyki od firm, które woziły na przykład takie drzewa, nie reaguje wydział stosowny, czyli miejski MAS, miejski architekt zieleni. Straż miejska jedzie, no robi jakieś tam notatki, dalej te drzewa wywożą. W 30% nadają się do tartaku, bo my mamy informacje źródłowe, więc zanim wejdzie ten MPA program, co zrobić, żeby takie sytuacje nie miały miejsca, bo jest podwójna tak jak gdyby szkoda. Nie ma pieniędzy, bo obraca tym ten, który wycina. On wie najlepiej, jak obracać, żeby dobrze obrócić. To jest pierwszy element. Ginie nam naturalna ochrona przed zmianami klimatycznymi. I trzeci, o zgrozo, o godzinie pierwszej w nocy tej doby, kilkanaście godzin wcześniej, mamy 300% poziomu dopuszczalnego pyłu PM10. Nie wdychamy tego w sposób już całkowicie w ogóle świadomy, bo przez sen wchłaniamy to, więc co zrobić, żeby tak, to jest sytuacja wręcz niewyobrażalna. Wycina się drzewa i wrzuca się do kominków. Cóż z tego, że nawet będziemy dbać, czy maski zakładać? No sobie nie założymy. Nie założymy małym dzieciom, nie założymy niemowlętom, no bo nawet tego nie wolno robić. Natomiast wiemy, jakie są skutki, również od państwa. W wieku do lat 5 i od lat 65. Co robić, zanim powstanie MPA, żeby działania, które naruszają MPA, nawet w jego założeniach, w mieście Lublin nie były praktykowane, bo nie może być tak, że miasto, robiąc projekt planu, zapisuje brak wymogu do powierzchni biologicznie czynnych. No może dlatego, że to jego spółki dotyczy, która ma pewne plany inwestycyjne, no w naszych dzielnicach, gdzie nie ma miejsca na inne rzeczy. Gdybyśmy mogli prosić o odpowiedź, co zrobić w międzyczasie. Dziękuję. Panie Andrzeju, pan poruszył problem, który jest węzłem gordyjskim, proszę pana. Dlatego, że prawo, to o czym pan mówił, wynika z obowiązującego prawa. Czyli jakby obowiązujące przepisy dotyczące ochrony przyrody, a konkretnie dotyczące zasad wydawania pozwolenia na wycinanie drzew w mieście, no nie idą zupełnie w parze z tym, jaką politykę państwo prowadzi, jeśli chodzi o sprawy no, powiedzmy, ochrony klimatu, czy adaptacji do zmian klimatu. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że tak samo jak tutaj w Lublinie i w innych miastach, no, z pewnymi sytuacjami, które wynikają z pewnej presji społecznej,
społecznej, z pewnych zaszłości, no też władza lokalna nie może sobie dać rady. A władza lokalna odwołuje się do władzy wyższej i mówi, pomóżcie nam, stwórzcie przepisy, tak? Bo my sobie nie możemy poradzić w pewnych sytuacjach. I no, mamy to, co mamy. No, mamy pewien galimatias prawny i sami tego niestety nie jesteśmy w stanie ani jako zespół ekspercki, który sam widzi pewne nieścisłości i pewne niespójności między niektórymi przepisami, bo ja nie mówię, że wszystkie przepisy są złe, tylko są niektóre przepisy, które jakby wychodzą poza intencje tego planu czy programu miejskiego planu adaptacyjnego. No, nie wiem, jak ja mogę tam poradzić. Działać, jedyne co pan może, to działać zgodnie z tym, co prawo przewiduje w tym zakresie. Bo pan mówi o wycince, tak? O wycinaniu drzew. To nie jest problem tylko lubelski, to jest problem ogólnopolski, gdzie inwestor wchodzi, dostaje zezwolenie, nawet nie dostaje pozwolenia, tylko składa wniosek o wycięcie 690 drzew. Ja ostatnio miałam taki przykład u siebie w sąsiedztwie. 690 pięknych drzew, w tym 50 drzew, które są ponad 100-letnimi dębami. Idą pod topór dewelopera. Deweloper oczywiście zrobił całą inwentaryzację. Złożył to do urzędu dzielnicy z prośbą o wydanie zezwolenia. Burmistrz wydaje pozwolenie na wycinkę. Z tym, że odstępuje od pobierania czego? Opłat, prawda? Ale w zamian za nasadzenia kompensacyjne. Owszem, ale gdzie te nasadzenia? No właśnie, w innej części miasta. W lesie. No i właśnie. Bo w mieście nie ma gdzie posadzić. Jakie to są drzewa, proszę państwa? Takie rachityczne, 5-centymetrowe jarzębinki. O, to w miejsce 100-letnich, czy prawie 200-letnich dębów. Czy ja mogę panu w takim razie, panie Andrzeju, powiedzieć, co pan ma zrobić? Ja sama nie wiem, co ja w takiej sytuacji mogę zrobić. Jeżeli mogę, mogę? No. Szczerze to nie o to pytałem, bo my wiemy, co się robi w Radomiu czy w Łodzi w takiej sytuacji. Jest nakładana kara w wysokości 1,6 miliona i nie ma przeproś. Między innymi w oparciu o kwestie, które nas tu przyprowadziły, które nas tu... No to sam pan sobie odpowiedział na swoje pytanie. Ale więc ja nie pytam, tylko w międzyczasie zanim powstaje dokument... Co ma pan zrobić, co powinno być zrobione tak, jak robią to w Radomiu czy w innych miastach. Bo skoro tam się da, to i tu się da. I my to robimy, tylko chodziło mi o ten okres takiego jak gdyby zawieszenia, czyli powstaje program, pewne działania są niezgodne z jego założeniami i najprawdopodobniej z dokumentem końcowym. I no co? Wiesz, to jest dziwne pytanie, bo ono nie powinno w ogóle paść. Ale drogie panie, no, tu nie ma, to jest kolejne spotkanie, na którym nie ma przedstawicieli organu stanowiącego gminy. I oni ten dokument, oni czekają, kiedy wstanie na sesji. Taki zwyczaj był do tej pory. Zmieniło się. Dzięki zaangażowaniu społecznemu zmieniło się, zaczynają radni pytać, nieśmiało co prawda, ale zaczynają pytać. Taki byłby epilog. Dokument bez względu na jego formę zostałby poddany pod głosowanie, tak żeby panie wiedziały, dlaczego ja pytam. No, między innymi dlatego, że żeby zapobiec dyskomfortowi w postaci konieczności pomyślenia przez chwilę, Rada Miasta głosuje przeciwko prawu mieszkańca do wypowiedzenia się w tejże kwestii. Z czym się nie spotkałem w żadnym mieście w kraju. Były takie próby, no też nie chcę nazw wymieniać, ale takie próby były, one bardzo szybko zostały przez mieszkańców sprowadzone do parteru i dokument ten będzie jednym z najlepszych w kraju, tylko no co zrobić pomiędzy. Ale rozumiem, że to jest pytanie bez odpowiedzi. Dziękuję bardzo. My nie rozwiążemy problemu. Dzień dobry, ja przepraszam, ponieważ się spóźniłam, dlatego chciałabym poprosić tak w skrócie,
o krótkie wytłumaczenie tylko, bo nie znam jakby sposobu, co będzie tutaj dalej procedowane. Te uwagi, które mamy, jak dobrze słyszałam, możliwość do 28 chyba lutego. Nie uwagi, wnioski. Okej, okay, dobrze. Czyli powiedzmy, jeżeli ja osoba A będę miała wniosek o jakiś tam, w jakimś tam zakresie, ja go złożę, to państwo to weźmiecie pod uwagę w jakby określeniu całego państwa stanowiska? To jest tak samo, już wszystko tłumaczę. Rozpatrzymy. Bo sytuacja jest taka, dokładnie działamy tutaj tak samo, jak przy każdym innym dokumencie strategicznym, jak powstaje w mieście. Czyli zaczynamy, powstaje, jest podejmowana uchwała Rady Miasta, w ślad za nią idą konsultacje społeczne, które dotyczą wniosku do dokumentu. Dlatego się dzisiaj też spotkamy. Okay. To są takie, kiedy każde konsultacje wstępne, które pokazują, co każdy z Państwa, każdy, kto chce się wypowiedzieć, ma prawo się wypowiedzieć. Czy to jest takie trochę szkolenie dla nas, można powiedzieć? To by... Nie, to jest bardziej takie spotkanie. Jestem pierwszy raz, dlatego... Informacyjnym, żeby Państwa zaznajomić z problemem, bo nie każdy wszedł na stronę internetową, poczytał sobie, a czasem, nie wiem, godzina czyjejś wypowiedzi, krótko w budce powiedziane to wszystko, jakby naświetla problem i pokazuje, o co nam chodzi. Dalsza procedura jest taka, że składają państwo, mają Państwo do 28 lutego czas na złożenie wniosków. Można je napisać łącznie. I tak jak jest z procedurą urzędową tutaj, wnioski są rozpatrywane. Na pewno, jeżeli to będą tylko wypowiedzi takie ogólne, czy będą dotyczyły polityki państwa, której nie będziemy mogli zawrzeć w MPA, bo nie dotyczy to miasta, to na pewno takie wnioski zostaną odrzucone. Nie, no zakładamy, że będą dotyczyły miasta. Te, które będą dotyczyły miasta, jak najbardziej będziemy analizowali i spróbujemy wstawić je, wkomponować je, wstawić je w opcję adaptacyjną, w różne, te rodzaje działań, o których ja tutaj mówiłam. Informacyjno-edukacyjne, organizacyjne bądź techniczne działania. Okej, dobrze, zakładając, że ty wniosek... Dalej. Wnioski weszły, znajdują się w naszej opcji adaptacyjnej. Równolegle powstaje druga opcja adaptacyjna, którą tworzy zespół miejski. Spotykamy się potem na warsztatach i w zależności od tego, co się na nich zdarzy. A ten punkt mnie bardziej interesuje, że tworzy miasto, to znaczy, co będzie robiło wtedy miasto w tej adaptacji? Właśnie, jaki ma udział miasto, później Rada Miasta? Faktycznie, znaczy, bo nie wiem. Rada tworzy zespół miejski. Zespół powołany przez prezydenta z zarządzeniem do pracy właśnie przy miejskim planie adaptacji do zmian klimatu, który Państwo tutaj właśnie reprezentują. Czy ten zespół jest? Miasto zaakceptuje w całości wtedy? Zaraz. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Ale zaraz idziemy dalej. Dalej powstaje nam dokument, dalej, kiedy już wybierzemy tą najlepszą z opcji adaptacyjnych właśnie na warsztatach. Może się pojawić tak, że wybierzemy z jednej opcji coś, z drugiej opcji coś i powstaje nam trzecia opcja. Wybierzemy tą opcję, porównamy wszystkie opcje adaptacyjne, wybierzemy tą, która jest najlepsza dla Lubina. Będziemy patrzeć na różne aspekty. Będzie to analiza wielokryterialna i analiza ekonomiczna kosztów i korzyści. Wszystko to zostanie przeanalizowane i to się znajdzie w projekcie dokumentu. Ten projekt dokumentu, tak jak każdy dokument strategiczny, będzie podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. A co to oznacza? Kolejne prawo do głosu dla mieszkańców. W studium też jestem za. Nic to nie zmieni. Czyli znów mamy procedurę z udziałem społeczeństwa. Państwo znów będziecie mieli. Będziecie w tym momencie mieli prawo zapoznać się z dokumentem, z projektem dokumentu, wnieść nie tylko wnioski, ale jeszcze uwagi. Te uwagi znów będą przeanalizowane, skonsumowane w miarę możliwości i dopiero wtedy powstanie końcowy dokument. Oczywiście on jeszcze w międzyczasie będzie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zgodnie z ustawą o ocenach oddziaływania na środowisko, bo takie są przepisy.
dopiero wtedy powstanie końcowa wersja dokumentu, która będzie poddana głosowaniu na Radzie. Ile mogą głosować? Przyjęciu przez Radę. I mogę coś dodać, tylko bo nie mogę się powstrzymać. I na przykład Rada Miasta zrobi to, co na przykład jest być może, nie wiem, to spekulacja planowana na głosowaniu o studium, 16 do 15 uwali projekt. Ale może być 27 lat? Ale powiem szczerze, że ja państwu, na co to jest polityka? To jest polityka. A w studium też jest polityka. Nie jesteśmy, co pani nie jesteśmy, nie jesteśmy tutaj władni w Radzie Miasta. Ale biorąc pod uwagę, że tworzymy dokument, chcemy stworzyć i tworzymy dokument, który ma służyć miastu i mieszkańcom, który ma być czymś pozytywnym, to tak naprawdę nie powinno nikogo obchodzić z jakiejś opcji politycznej, tylko zagłosować za tym dokumentem. No nie powinno. Realizacji tego planu. Aczkolwiek powiem szczerze, że z tego co pani mówi, jak to jeszcze się będzie toczyło to dalej, to powiem szczerze, że zabrakło nam takich konsultacji stworzonych przez miasto dla mieszkańców. Bo widzę, że jest wzorcowo. Składanie wniosków, no właśnie tutaj mówię, wysłuchane zapoznanie. Ale w każdym dokumencie strategicznym jest coś takiego, że taka jest procedura. To, czy odbywają się otwarte spotkania, to jest jakby kwestia odrębna. Mnie akurat ta formuła odpowiada tutaj. Ale nie mówię, że forma jest bardzo czysta, przejrzysta i daje rzeczywiście tym mieszkańcom możliwość, bo ja się... Ustawa daje. Ja wiem. Oj, wie pani co? Ustawa. Ja to też tam dało. Dowiedzieliście się dwa dni wcześniej, czy cztery dni. I trzy tygodnie mieliśmy na wniosek w czasie szkolnym. Tak, jeszcze pan się mieszkań. Ja tylko przepraszam, tylko... tutaj nie jest jakby stroną wiodącą. Nie, stroną wiodącą jest grupa, która się... Mówię, chwalę. Chwalę. I my też chwalimy. Chwalę. Tak, i są spotkania i spotykamy się dzisiaj. Tak powinny być konsultacje. Za kulturalne podejście do sprawy i kulturalny poziom dyskusji. Ale nie mogę jeszcze tylko dopytać. Jedno zdanie, przepraszam pana, ja tylko dopytam tego, czyli jakby koniec tylko jakby tej procedury tego planu jest zaplanowany pirazy na już następny rok zakładam. Biorąc pod uwagę to, że my zakładamy, że do października robił. Opcji takiej pozytywnej. Do końca października uda nam się wyrobić. Ale też mi pan chce zabrać głos? Z konsultacjami społecznymi i w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. I z konsumowaniem wyników tego, co nam wyjdzie z tego. I stworzenie tego projektu dokumentu, który będzie już mógł poddany być uchwale Rady Miasta, to już tak naprawdę będzie zależało od tego, jak Rada Miasta, ale biorąc pod uwagę, że to będzie okres okołowyborczy, to podejrzewam, że raczej wątpliwe jest, żeby jedna rada rzutem na taśmę głosowała to na ostatnim posiedzeniu, albo żeby rzutem na taśmę pierwsza nowa rada też na pierwszym posiedzeniu to już głosowała, tylko pewnie to trzeba liczyć koło stycznia. Okej, dziękuję. Jeszcze chciałem tutaj, bo pani powiedziała o procedurze, ale nie o całości. To jest z punktu widzenia umowy, jaką państwo mają z Ministerstwem Ochrony Środowiska, realizowanie miejskiego planu pracy. W momencie zakładam, że no innej chyba opcji nie ma, że Rada Miasta przyjmie ten dokument strategiczny, zaczyna się normalna procedura, tak. To znaczy jest wdrażanie, monitoring i ewaluacja. Dlatego, ponieważ zostało to przyjęte przez, podjęte zostało uchwała przez Radę Miasta, myśmy do zespołu tego miejskiego pani Przeryka z działu strategii i oczywiście inwestorów, bo oni się zajmują właśnie kontrolą czy nadzorem nad wdrażaniem dokumentów strategicznych i będzie na przeżycie tego dokumentu, czyli on będzie wdrażany, będzie oglądany, jak to wdrażanie państwo, też będziecie mieli szansę dopytać się, a jak to jest wdrażane, a jak
jakie są wnioski. I wiadomo, to co pani powiedziała, będą musiały być zmiany, więc to będzie dokument, który mam nadzieję, że będzie żył, czyli pojawił się w czasie czasu, pojawi się potrzeba zmiany przez przeniesienie akcentu i to będzie aktualizacja. I to mam nadzieję, miasto będzie robić. Dokument będzie musiał być kogoś przypisany w urzędzie, kto będzie za to odpowiadał, to koordynował. To będzie nowe biuro, nowy wydział, czy kogo, jakie biuro funkcjonuje w stanie. Proszę bardzo. Proszę Państwa, moje nazwisko Łukasz Lewkowicz, jestem przewodniczącym Rady Czechów Południowych, jednocześnie Rady Osiedla, reprezentuję tutaj szanowny przedmówca wcześniej mówił. Czy ja mam tylko techniczne pytanie, bo Państwo powiedzieliście, że do 28 lutego te wnioski, tak? Ale właśnie, czy na jakim stopniu szczegółowości one powinny być? Państwo tak już troszeczkę odpowiedzieli na moje te pytania, że one nie powinny być zbyt ogólne. A czasami jest jakieś bardzo ogólne i nikt tego po prostu później nie bierze pod uwagę. Że to musi być jakoś bardzo szczegółowo opisane, co my na przykład jako Rada, czy mieszkańcy Czechowa Południowego by chcieli w ramach tego programu realizować, czy nie. A drugie pytanie, czy właśnie my, ja reprezentując jedno, czy nawet dwa ciała takie działające na Czechowie, czy my to możemy jakoś w formie mailowej, nie wiem, zebrać od radnych, czy od mieszkańców i Państwu wysłać? No niestety, Te maile wiem, że gdzieś tam pewnie znajdę. To 44. Tak, tak, tu jest strona. To jest nasza strona internetowa. Ja bardzo proszę, tam jak wejdziecie Państwo, tam jest zakładka. Czyli tam ze strony wysyłasz, tak? Tak, tam jest, trzeba odszukać zakładkę konsultacje społeczne. Jak się wejdzie w te konsultacje, włącz się w bodajże i jak się to rozwinie, to jest konsultacje społeczne. I zaraz region pierwszy to jest Lublin. Zaraz na samej górze strony jest zakładka Lublina. A jak wejdziecie Państwo, nie, a tam też jest chyba. Tutaj jest adres strony internetowej. Tak, wydaje mi się, że można wpisać lublin.44mpa i to chyba też wejdzie się od razu w zakładkę, bezpośrednio w zakładkę Lublina. Tam jest partycypacja, konsultacja społeczna. I tam też jest, tak? Państwo nie tylko materiał ten, który jest założeniami jakby do projektu, który jest na naszej stronie, ale też znajdziecie wszystkie prezentacje nasze ze wszystkich naszych spotkań, które się odbyły, warsztatów. A mam takie pytanie, czy właśnie te wnioski, czy one mogą być troszeczkę wyglądać, jak to w prezentacji Pani pokazała, na przykład jak to w innych miastach, czy w Europie Zachodniej wygląda? Czy to ma być raczej coś ogólnego? Znaczy, tutaj tak były wypowiedzi od górek czechowskich, aż po wycinkę drzew i to było tak wszystko i nic, tak? I po prostu dlatego ja się chcę... Dla każdego jest istotne. Nie, dla nas też to jest istotne, tylko jak to zapisać? Czyli na przykład... Wniosek musi być, żeby Państwo nie odrzucili. Nie można napisać, że chronimy górki czechowskie, tylko jak to sformułować? Może być wniosek ogólny ochronie górki. No może być, ale to też jest wnioskiem. To też jest wniosek, ale podejrzewam, że nikt tego nie weźmie pod uwagę. Mogą to być różne rozwiązania, nie wiem, szczegółowo. Jakiejś przestrzeni publicznej, stworzenie parku osiedlowego czy skweru zielonego z terenem, nie wiem, z parkiem gimnastycznym dla osób starszych. Na przykład w jakimś czyli coś takiego też mogło być, tak? Jakieś takie pod chmurką, jakieś takie. Może być ścieżka rowerowa. Ciąg edukacyjny przyrodniczy na przykład, wzdłuż jakiejś doliny. Może to być konkretne działania, ale mogą być też działania takie, które bardziej będą skierowane na taką ogólną politykę miejską, czyli na przykład, żeby działać w kierunku retencjonowania wód opadowych na osiedlach. A to co tutaj pan January poruszył, bo to tak troszeczkę może nie został zrozumiany dobrze do końca, że jest kwestia, że czasami mamy te, no nie wiem, burze, tak? Pojawiają się burze, u nas była też na Czechowie i spadło drzewo na samochody. I jak tutaj właśnie przeciwdziałaś takim sytuacjom? No akurat tego się nie przewidzi, to tak trochę nie przewidzi, to jest taka trochę wymijająca. Na pewno
są jakieś słabsze drzewa. A wątłem tego pana. Ja sprecyzowałem konkretnie. Chodzi o niektóre drzewa nieodpowiednio posadzone, nieodpowiednie gatunki, zbyt blisko obiektów, gdzie się poruszają. Natomiast pan uważa, że nie chodziło generalnie o wycięcie wszystkich drzew. To jest jako wniosek na pisze. Tak. No. Czy można to napisać? Ja wiem, jak to napisać. Ja też uważam, że jeden z bardzo fajnych pomysłów jest to, co tutaj przytoczył pan dyrektor Wegener, właśnie to skanalizowanie całej infrastruktury. To fantastycznie drogowym, że właśnie to fantastycznie działa na osiedlu Słoneczny Stok w Zamościu. I to jest osiedle z lat 80. ubiegłego wieku. Ale to był program rządowy. Tak. Dziękuję bardzo, bardzo pani. Jeszcze mam taką prośbę, jak pani zechciała odpowiedzieć na takie. W projekcie studium, które jest wyłożone w tej chwili, to znaczy nie wyłożone, jest w opracowaniu i ma być wyłożone jakaś konkluzja tego zgłaszania tych naszych uwag, jest wpisane, że ogrody działkowe w mieście powinny być, ich funkcja powinna być wygaszana. My złożyliśmy taką uwagę do tego, że nie zgadzamy się z tym. Zgadzamy się jednocześnie, żeby ogrody w części ogólnodostępnej były udostępnione dla mieszkańców Lublina. I teraz tak. Studium jest, będzie wyłożone być może w niedługim czasie. I będzie ten zapis. Nasza uwaga będzie nieuwzględniona, ale ja tą uwagę na pewno napiszę do państwa, żeby w Lublinie chronić ogrody działkowe przed ich likwidacją, bo one się doskonale wpisują w państwa program, adaptacyjny. Jaka będzie, jeżeli państwo uwzględnicie tą naszą uwagę, jaki to będzie miało skutek dla pana dyrektora? Będzie zapis, to jeżeli zostanie to oczywiście przyjęte i uchwalone przez Radę, no właśnie, to dopiero wtedy no będzie miało skutek dla pana dyrektora, no tak. Bo będzie musiał to uwzględniać w planowaniu przestrzennym. Będą tu sprzeczności. Może ja jeszcze uzupełnię. No, ja to na pewno napiszę. Co państwo powiecie, to ja to na pewno napiszę. Ja panu powiem praktycznie, niezależnie od tego, czy pan napisze, czy nie. Oraz około tygodnia, bo 10 dni temu było spotkanie pana prezydenta Krzysztofa Szuka z ogrodami działkowymi. Tych ogrodów działkowych w Lublinie jest niecałe 50, 46 bodajże. To okoliczność jakaś tam lecie, pan prezydent wręczył głównemu szefowi lecie. No i powiedział, że ogródki działkowe są po to, żeby były i nie ma żadnego zamachu na ogródki działkowe. Ale są inne problemy z ogródkami działkowymi związane. Bo teraz tak, jeśli na miejscu ogródka działkowego będzie jakieś dobro o charakterze publicznym, to zgodnie z przepisami gmina ma prawo powiedzieć: bardzo was przepraszamy, ale w tym miejscu będzie obiekt celu publicznego. W związku z tym my w tym miejscu wam przygotowujemy miejsce. Odrodzimy, doprowadzimy wodę, damy latarnię, wypłacimy odszkodowanie za utratę altanki, drzewa, krzewów i wy przychodzicie tak tam. Jest. Jest wszystko ok, tak jest. Ale to są olbrzymie koszty. Teraz, jaki to musiał być cel publiczny, żeby zmienić się to opłacało, prawda, i żeby coś takiego nastąpiło. Więc raczej nie będzie. Ale między innymi nie. No tutaj to jest w Gdańsku takie działanie. Ulica Monte Cassino, panie dyrektorze. Zrobiono przez całe życie prosto, koło Polwy i na to pałacyki powstały, a ulica poszła działkami. Nie, ale tak zostało wypłacone szkodowanie. Jeszcze nie. To będzie. A tak jak ty mówi, to na to już ja na to wpływu nie mam, ale też nie ma. Sprawanie jest zgodnie z prawem. Ale ja mówię, że nie. I okej, jest. Natomiast tutaj przy zagospodarowaniu Doliny Wyszczycy mogą być parki, gdzie właśnie te przestrzenie działkowe powinny być otwarte do wykorzystania przez innych. I przykładowo teraz, jeżeli będziemy mieli w planie na przykład
analizę stanu powierzchni dla pasu Rusalka. Tu mamy ulicę Rusalka i po prawej stronie między Rusalka a Dorzandyńską są tereny, gdzie tam miasto ma zniszczyć się stary park może powstać, ale po lewej stronie między Rusalką a Piłsudskiego są ogródki nieruchome. Prawda? I one, jakby park powstał tam po prawej stronie, to one w ogóle nie pasują swoim wyglądem estetycznym, szczególnie jak przychodzi październik, wszystko gołocone, liści nie ma. Tam jest bardzo brzydko, to jest wygląd. I teraz jest możliwość. I teraz taki dialog wygląda ciągle. Komuś niesie skutek, okej, okay. Jeśli nie, to, to trzeba się z tego wszystkiego wycofać. Bardzo ładnie pan mówi, panie dyrektorze, że jest tak bardzo zapisane w tym studium. A w studium jest napisane wygaszanie funkcji. Nie, nie dostosowanie funkcji, tylko wygaszanie. To my się z takim zapisem nie zgadzamy. Pan prezes powiedział, że nie będzie zamykania. Nie, to jest coś, będziesz miał to. Świetnie. Jakoś razem, musimy wyśleć jako radę. Proszę przerwę. Bardzo proszę. A propos właśnie kontaktów, udało nam się, zadziałał z powrotem rzutnik, udało się odpalić, więc są strony internetowe, ale też można napisać to w formie listu i albo zanieść, albo można podać maila. No to jest właśnie przez ale jest stronę. Tak napisane, że... Nie, 44 MPA, tam pan wejdzie. Proszę państwa, mam pytanie, można dowolną ilość tych wniosków wzajemnie można tak pisemnie, tak jak pan. Tak, albo można napisać list do Wydziału Planowania i... Nie, to pismo do Wydziału Planowania jest zgłosić się w Wydziale Planowania. Jako wniosek do MPA. Jako wniosek do MPA. Zostanie nam przekazany. Ja jest też zawarta informacja, czy jest też zawarta w obwieszczeniu prezydenta o właśnie... Dobrze, bo to musimy być tak powolutku. Bardzo proszę. Nie, to tak szybciutko. Znaczy, na chwilę, żaden się wyjaśnił. Kiedy przez 10 lat też państwo się ile to będzie, bo to jest podzielone na takie dwie części. Zauważyć, to jest taka, ja mam przyjemność mieszkać w tej przyjemniejszej części, w domku jednorodzinnym. Natomiast ta druga część bardzo intensywnie zabudowująca się naszej dzielnicy, w moim odczuciu jest no, strasznym miejscem, strasznym. Dlatego, że tu jest tam blok przy bloku i no zresztą jak Państwo widzieli, to wiecie jak to wygląda. I ja tutaj miałabym taki wniosek, czy można by było w tym uwzględnić w tym planie, żeby deweloperom nie zaliczało się to takim wioski parkingu, prawda, z tym ażurowym. Oczywiście on jest, ja jestem jak najbardziej za, tylko żeby ten parking nie zaliczał się do terenu zielonego przynależnego do tego budynku, prawda, bo nie wiem, jak tam przyjeżdżali, tylko żeby ten parking to był parkingiem, a obowiązkowy teren zielony, który powinien zapewnić ten deweloper, żeby on faktycznie był. To taki mój wniosek. Proszę bardzo, jak najbardziej się to tam tak naprawdę nie ma terenów zielonych. Nie ma. A to może też wierzyć i innych części. No, proszę bardzo, dziękuję pani, proszę bardzo. Tylko informację chciałem przekazać, że to nie będzie pytanie, nie ma niestety pani Magdy, która brała udział w szkoleniach i ona by zapewne to przekazała. To jest informacja dla państwa. RKP, FKP to są takie lokalne inicjatywy. RKP jest powołane przez prezydenta, Rada Kultury Przestrzeni, Forum Kultury Przestrzeni. Na spotkaniu z panem prezydentem w Urzędzie Miasta Lublin poprosili o włączenie ich do zespołu opracowującego MPA. Po dzień dzisiejszy nie ma działań w tym zakresie. No jeżeli pan prezydent powiedział, że w zasadzie nie widzi problemu, no to informuję po prostu państwa, że jest inicjatywa społeczna, która... Bo jest ta formuła taka, że jest zespół, który prowadzi, zespół powołany przez prezydenta, składający się z prezydentu pracowników gminy. Natomiast jak robimy warsztaty, to na te warsztaty, gdzie się te pewne rzeczy omawia i dyskutuje, to zapraszamy drugich państw. Dopowiem jeszcze raz. Tak. RKP i FKP zwróciło się o włączenie do zespołu powołanego decyzją pana dyrektora, pana prezydenta. Ja pan odpowiadam, że formuła zespołu jest taka, że to są ludzie, którzy można doprosić.
Ja tylko informuję państw, przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, że inicjatywa społeczna nie została do tej pory uwzględniona. To jest tylko tyle. Proszę Państwa, ja apeluję do Was. Składajcie wnioski. Dobrze. Patrzcie na inne miasta. Jakie mają rozwiązania? Patrzcie też na miasta zagraniczne. W Norwegii, w Danii, w Niemczech, w Holandii. Oni wprowadzają przeróżne. Ja mogę Wam tylko podpowiedzieć na przykład ogrody sąsiedzkie na gruntach wspólnotowych. Tam, gdzie jest wspólnota mieszkaniowa, możecie własny ogród sąsiedzki założyć i jeszcze dostać pieniądze od miasta z budżetu państwowego. Możecie wnioskować na przykład o takie ogrody liniowe wzdłuż ulic, prawda? Można różne rozwiązania, dachy zielone, ściany zielone, co chcecie, no naprawdę. A czy w takim razie? Zlikwidować asfalt. Wniosek nie doszło do zlikwidowania. Widocznie się nie dało. Gdzie ten asfalt miał? Ja przepraszam, mam tylko jedno pytanie. Czy powołując się na... Ale to jest wasz teren, czy jest teren? Czy powołując się na przykład na jakieś rozwiązania, które są w innych miastach i być może są to jakieś decyzje, być może są to jakieś, nie wiem, konkretne odniesienia, trzeba się powołać, nie wiem, na konkretną rzecz, tylko na ogólne rozwiązanie, które gdzieś, powiedzmy, wiemy, że było, tylko już nie wchodzimy aż tak w szczegóły, że... Okej, dziękuję. Przygotowujemy się na to, chciałem czekać na to spotkanie. Coś jeszcze, panie dyrektorze? Dziękuję. Proszę nie robić ten powód, że to o tak jak ogród Svenssona by ostro. To trzeba podać, co tam merytorycznie jest zrobione. Nie wiem. Jasne. Ciekawe, nic się nie powiedział.